Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy mieli kolejny temat dotyczący zdrowia na moim kanale. I to będzie zdrowie na zielono. Gdyż naszym gościem jest Anna Mazurczyk, która kocha zielonki, no, soki z trawy, kocha chlorofil, czyli pożywienie naładowane witaminami i minerałami. Ania tak naprawdę to dietetyk kliniczny i socjolog o specjalności psychologii rodzinnej, ale pasjonuje ją prawda i wolność, bo ja z nią rozmawiałem tak już kilka razy i miałem z nią robić wcześniej programy, ale jakoś do tego nie doszło. Ale co ma wisieć, nie utonie, więc dzisiaj będziemy właśnie to robić. Ania też jest taka empirycznie nastawiona do rzeczywistości. Nie wierzy na słowo, wszystko musi doświadczyć osobiście, dotknąć, zobaczyć, jak to jest naprawdę. I zieloną żywnością zajmuje się od 2014 roku i w tym czasie pomogła już tysiącom ludzi. Jest autorką także książki, wspaniałej książki, którą później pokażemy na koniec. Nazywa się Przebudzenie do zdrowia. I ta książka mówi o wysoko wibracyjnym właśnie pożywieniu z różnego rodzaju zielonymi sokami, z chlorelli. Czyli jest to taka żywność, która właśnie pasuje do przemian naszych czasów. Witam Cię, Aniu. Witaj, Andy. Dzień dobry, dobry wieczór. U nas już w Polsce 23. Mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze jest z drugiej strony. Witajcie. Witajcie. Jest. Czekajcie, spojrzę na czat. Już jest ponad 100 osób. Mamy moją moderatorkę Grażynę Górę z Niemiec. Także pozdrawiam Grażynkę i pozdrawiam wszystkich, którzy są w tej chwili z nami. I zachęcam do słuchania, bo dzisiejszy program będzie bardzo, bardzo ważny. Myśmy się przykładali do tego, Aniu, już kilka dni. Tak naprawdę wymienialiśmy się informacjami, żeby jak najlepiej to przekazać, bo te informacje dotyczą naszego zdrowia fizycznego, ale w zdrowym ciele zdrowy duch. Także to jest całe spektrum zdrowia tak naprawdę. Od energetycznego po nawet duchowe. Ale wiesz co, może na początku zapytam Cię, bo Ty jesteś w tej chwili u mnie tutaj po raz pierwszy, chociaż powinnaś być już wiele razy, ale jesteś po raz pierwszy. Może powiedz kilka słów właśnie o sobie. Kim jesteś, co porabiasz i dlaczego czujesz, że Twoją misją jest właśnie pomagać ludziom dojść do zdrowia? No tak, to jest właśnie pytanie, dlaczego to jest moją misją. Mogłabym zacząć od mojego poprzedniego wcielenia, w którym prawdopodobnie byłam lekarzem, profesorem medycyny alopatycznej, czyli medycyny akademickiej, ale nie będziemy ruszać tego tematu, dlatego że jesteśmy w tym wcieleniu, dzisiaj, teraz, tu i teraz. I to, co mi się przytrafiło w moim życiu właśnie z zieloną żywnością, to jest coś niebywałego. To były chwile, kiedy zielona żywność przyszła do mnie w momencie, kiedy moje dzieciaki były bardzo chore. Później okazało się, że również ja jestem chora. No i tak zielona żywność wyciągnęła nas z różnych dolegliwości. A ta zielona żywność, no to tutaj konkretnie sok z trawy jęczmiennej i chlorella pyrenoidoza sorokiniana. I prawdę mówiąc, no, te problemy z dzieciakami sprawiły, że szukałam pomocy. Oczywiście, tak jak wszyscy ludzie, szukają pomocy najpierw u lekarzy. Więc najpierw setki lekarzy, dziesiątki miejsc, do których chodziłam, żeby wyleczyć dzieciaki. Mój synek, na tamten czas miał 7 lat, miał od urodzenia alergię wziewną na wszystko i ostatecznie z tego wynikła astma. No i teraz przy astmie, no to najważniejsze jest to, żeby po prostu móc oddychać. No i młody biegał cały czas z nebulizatorem na twarz. To wiecie, jak to 7-letnie dziecko, tak? No, chce się ruszać, chce bawić się z kolegami, chce grać w piłkę, chce jeździć na rowerze, a z nebulizatorem było to mało możliwe. Natomiast moja córka, która była 10 lat starsza, jest 10 lat starsza od mojego synka, no ona miała anemię, taką dosyć poważną anemię. I powiem wam, że zielona żywność, generalnie właśnie chlorofil, który jest zawarty w soku z trawy i chlorelli, ale to później wam powiem o tych dwóch cudownych roślinach,
to faktycznie sprawiły, że młody wyzdrowiał z alergii i astmy w ciągu 3,5 miesiąca. Natomiast moja córka w ciągu 2,5 miesiąca, ja tak dokładnie nie liczyłam tego, ale wiem, że kiedy się zorientowałam i zrobiłam badania, to wyniki badań były już bardzo dobre. Więc po wielu latach po prostu dzieciaki nie wyzdrowiały z poważnych schorzeń. Te schorzenia tak naprawdę są, występują teraz u większości dzieciaków i nawet u osób dorosłych. Więc jak tak się stało, no to zaczęłam się interesować bliżej tą zielonożywnością i zobaczyłam, chciałam sprawdzić, dlaczego tak jest. I Aniu, dlaczego zielona żywność właśnie sprawiła takie cuda, można powiedzieć. poczekaj, poczekaj, zatrzymajmy się w tym momencie, bo ty powiedziałaś coś ważnego. 2, 3 miesiące i nie ma alergii. A jeżeli pójdziemy do normalnego lekarza, do końca życia musisz żyć z tymi alergiami. Musisz męczyć się do końca życia. Nie ma na to metody. A tutaj mamy naturę, zieloną naturę, która w 2-3 miesiące zlikwidowała nie u jednej osoby, u dwóch, bo u jednej to okej, można jeszcze powiedzieć statystycznie jakiś tam wybryk, nie? Ale dwie osoby to już nie jest takie proste do wytłumaczenia. To jest prawda i Oskar miał dokładnie taki wynik, taki wyrok od lekarki alergolog, że właśnie do końca życia będzie musiał brać lekarstwa, które pomogą mu oddychać przy astmie i będziemy musieli usunąć wszystko, co jest w domu, oczywiście łącznie z dywanami, z zasłonami, w ogóle z wszystkim, wymieniać materace 2 razy w roku, żeby młody mógł oddychać, a nie był właśnie chory na alergię. No i teraz jest pytanie właśnie, o co chodzi? O co chodzi? Czy nieuleczalne choroby, które są do końca życia leczone, dlaczego one są leczone, ale nie wyleczone? To jest pytanie. I dlatego ja wzięłam te zielonki ze sobą do pani alergolog i tak jak opisałam w tej mojej książce na samym początku, no to jak zobaczycie książkę, przeczytacie książkę, to dowiecie się, co tam było dalej. No, pani alergolog niestety wybrała inną drogę. Zamiast drogę pomagania dzieciakom, a tam przychodziły naprawdę malutkie dzieci z astmą, z alergią, no to by nie był fajny widok. Ale tutaj, i okej, wzięłam sprawę w swoje ręce i stwierdziłam, dobra, super, jeżeli pomogło moim dzieciakom, no to sprawdzimy, czy pomoże też innym. I zaczęłam robić właśnie takie testowanie na znajomych, no i później już się posypało, bo jeżeli nie posypało w złym kontekście, tylko w dobrym, czyli wszystko poszło do przodu, bo zielonki zaczęły pomagać ludziom w różnych dolegliwościach, nie tylko w astmie i w alergii, ale też, no właśnie, anemia jakby dla zielonej żywności jest bardzo prostą sprawą, z tego tylko względu, że to jest prawie 100% chlorofil. W związku z tym chlorofil to jest taka krew rośliny. Ona różni się między krwią ludzką a krwią rośliny tylko jednym atomem i to jest, w naszej krwi jest to żelazo, a krwi rośliny, czyli w chlorofilu jest to magnez. Więc tutaj można powiedzieć, że chlorofil jest właśnie krwią rośliny, a bardzo pomaga nam w chorobach naszej krwi. Więc i natlenia krew, odżywia ją, oczyszcza, no i generalnie troszkę wymienia na nową, świeżą. No, powoduje też, że nasz organizm jest jak rzeka, a nie jak stojące bagno. Czyli też porusza limfę. No tutaj od 2014 roku, kiedy zaczęłam interesować się bardzo mocno tą zieloną żywnością, czyli tymi dwoma roślinami, naprawdę zgłębiłam tą wiedzę. No, mam nadzieję, że jeszcze coś zostało do odkrycia, chociaż codziennie dowiaduję się nowych rzeczy. Także bardzo się cieszę, że mogę pomagać w ten sposób ludziom. Ale to też nie tylko jest alergia, astma, anemia, to są inne choroby, o których za chwilkę może sobie powiem. Tak, ja cię tak szybko nie wypuszczę. Nie, nie, nie. Tu tak długo na ciebie czekałem. W tej chwili możemy tutaj rozmawiać na wszelkie tematy dotyczące właśnie tego, tego obiektu chlorofilu i zielonek, ale ja tu patrzę na czat, masz dużo pozdrowień od ludzi, znają cię, kochają O, i super, ale tak. mi miło. Kochani, naprawdę też was kocham wszystkich, bo takie maile, jakie od was dostaję, to nigdy w życiu nie dostałam od nikogo tak wspaniałych maili, takich kochanych, z takimi pięknymi słowami. To jest niewyobrażalne, ile dobrych ludzi jest,
Polsce i nie tylko Polsce, ale mówię o Polakach, no bo posługujemy się językiem polskim, ale jesteście rozsiani na całej, po całym świecie. I to jest niewyobrażalne. Ja nie widzę tego czatu teraz, ale pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. To ja ci mogę trochę przeczytać, jak chcesz. Izabela Brodawska. Też już piję chlorelę, no i przeczytałem książkę Ani. Super wiedza. Wow. Wow, jak się cieszę. Super. Naprawdę, Róża. pozdrawiam. Mam chlorelę w proszku. Jakoś nie umiem się do niej przekonać. Słuchajcie, to będzie też poruszane dzisiaj, bo my będziemy o tym mówić, o tym, co należy robić, jak przygotowywać takie zielonki, przypuśćmy. Więc możecie też, możecie zadawać jakieś pytania tutaj na czacie, ale może nie teraz, później, pod koniec programu. No i też możecie zadawać pytania w komentarzach Ani i ona na pewno odpowie, bo my będziemy robić cykle tych programów, to on się na jednym nie skończy, na pewno. Także zadawajcie te pytania i potem je podsumujemy. Może kiedyś zrobimy, Aniu, taki Q&A program z tobą. Bardzo chętnie. To byłoby no, naprawdę, naprawdę super. Bardzo pomocne właśnie ludziom, którzy mają przewlekłe choroby, gdzie zapadła klamka u lekarzy, nieuleczalny, ale my mówimy, że nie ma chorób nieuleczalnych, prawda? Tak, trzeba się tylko oczyścić z pasożytu i oczyścić komórki z metali ciężkich, z toksyn, odżywić je mocno. I wtedy my mamy funkcję samoleczenia przecież. Czy ja mogę trochę ci powiedzieć o mojej historii z zielonkami, z zieloną trawą? Ja Jestem bardzo zacząłem proszę. to robić w jakimś dwa. To była taka moda tutaj w Stanach Zjednoczonych. Zaczęła się może w połowie lat 2000, 2005, 6, 7. Ja hodowałem tutaj z moim szwagrem, który już nie żyje. Hodowaliśmy pszenicę. Taką świeżą, no i tam ją ścinaliśmy tam po 7-8 dniach i wyciskaliśmy w wyciskarkach i tam z takiego małego klomba, czy tam, ja nie wiem jak to po polsku jest, takie Z baksy, garści może to no być. to był tylko taki mały kieliszek tego, nie? No ale to robiliśmy, potem o tym zapomniałem jakoś, bo to jest takie uciążliwe, nie? Troszeczkę trzeba to hodować, trzeba to wyciskać. Ale tutaj większość ludzi robi to do tej pory z trawy z pszenicy. Ja nie wiem, czy to jest dobre, bo pszenica jest przecież modyfikowana genetycznie. Czy ty też używasz pszenicznej trawy, czy czegoś innego? No właśnie, i tutaj jest taka rzecz, że właśnie o to chodzi. Chodzi o czystość i o jakość tej trawy, o to, gdzie ona rośnie, jaką wodą jest podlewana, jak jest zaopiekowana, czy gleba, na której rośnie to zboże, obojętne, czy to jest pszenica, czy to jest jęczmień, czy to jest żyto, czy to jest orkiesz, obojętne, ale chodzi o to, żeby ta gleba była zaopiekowana. I w przypadku tej trawy jęczmiennej, o której ja mówię, z której wyciśnięty jest sok, właśnie tak jak ty mówisz. I wyobraź sobie, że ja też to robiłam. Ja zrobiłam taki eksperyment i miałam takie tacki z trawą. I słuchaj, ścięłam tą trawę też tak po 10 dniach gdzieś, ale trzeba uważać, żeby się pleśń tam nie wdała, bo jak się wda pleśń, to kochany, to jest tak niebezpieczne, że wiesz, możesz się zatruć tą pleśnią. Więc trzeba bardzo ostrożnie. Poza tym gleba musi być naprawdę pełna minerałów, więc to nie jest taka normalna ziemia, wiecie, z ogródka czy ze sklepu. No i do tego, No, wiesz, to wiesz musi co? wyrosnąć. Myśmy tutaj, my mamy takiego, akurat ja tutaj obok mieliśmy takiego Chińczyka, który taki sklep właśnie zdrową żywnością, który miał wszystko. On miał ziemię, właśnie nasiona i tak dalej. Super. Także to wszystko było, Super. nie było brane z trawnika, nie? To całe szczęście. Chociaż wiecie co, no zależy jak jest eksploatowana ziemia. No i druga rzecz, właśnie te ziarna, o których mówisz, one nie mogą być modyfikowane genetycznie. One najlepiej, żeby były właśnie jakiejś starej odmiany, gdzie ci rolnicy, dotrzeć do rolników, którzy po prostu mają starą odmianę, niemodyfikowaną genetycznie i mieć tą dobrą glebę, dobrą, czystą wodę. Najlepiej, żeby to była woda żywa. No i wtedy na 20-25 centymetrów urośnie Wam trawka, ścinamy tą trawkę, wsadzamy do wolnoobrotowej wyciskarki i wyciskamy sok. I ja to samo zrobiłam. I mi wyszło takie pół kieliszka tego soku po prostu z całej, czekałam tydzień na to wszystko, opiekowałam się wszystko i wyszło pół kieliszka soku.
Stwierdziłam, o nie, ja tego nie dam rady robić, bo ja bym nie mogła nic innego robić, tylko po prostu opiekować się tą trawą. Ale nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce jest w ogóle dostępna taka trawa i możesz sobie kupić świeżą trawę, jęczmienną czy pszeniczną, bo pszeniczna trawa też jest bardzo dobra, tylko ona ma bardziej mdły smak, natomiast ma mniej wartości odżywczej. Ale jeżeli nie mamy jęczmiennej trawy, soku z trawy jęczmiennej, to lepiej, żeby mieć sok z trawy pszenicznej. Natomiast Aniu, Aniu, wycinanie hodowane to nie. Aniu, Nie mam czasu na musimy to. powiedzieć właśnie ludziom, że jęczmień jest jedną z roślin, która właściwie nie jest genetycznie zmodyfikowana jeszcze, bo im się nie opłaca tego robić, więc właściwie chyba są dwa rodzaje jęczmienia w Polsce. Nie pamiętam dokładnie, jak się tam nazywają, ale nie są modyfikowane genetycznie, dlatego mamy stuprocentową pewność, że tam nie ma żadnych zmodyfikowanych genów. Z tych ziaren, z których ja korzystam, i ta trawa jęczmienna, która wyrasta na poziomie 1400 metrów nad poziomem morza, to jest tam niedaleko ciebie, w stanie Utah, Stanów Zjednoczonych. Nie, To no, jest taki Utah naprawdę. to jest prawie 3, no 2,5 tysiąca gdzieś kilometrów ode mnie, także troszeczkę, no może więcej nawet. No dobra, ale niedaleko, bo daleko ode mnie, No tak. rozumiesz, nie z Polski, to jest naprawdę daleko. Natomiast tutaj chodzi głównie o to, że ziarna wysiewane są na pustyni, która jest podlewana wodą strukturalną, wodą stopniejących lodowców. I o to chodzi, że ta woda jest absolutnie czysta, ziarna są niemodyfikowane genetycznie czyste. I do tego jest gleba, która jest zaopiekowana, bo oni stosują płodozmian. Nie wiem, czy znasz coś takiego jak pięciopolówka, trzypolówka, trójpolówka. No Nie wiem, i czy tak. słyszałeś? Ja wychowałem się na O, wsi. właśnie. Ja byłem do 7. roku życia u mojej babci na wsi, także tam moja babcia nie była akurat rolniczką, ale dookoła wszyscy byli rolnicy, także odkładało się pola, żeby odpoczęły, a nie Tak, tak. o to chodzi. I tutaj widzisz, a te pola, na których rośnie jęczmień, później rosną na nich rośliny, po prostu zwykła trawa, którą karmią się krowy, te amerykańskie, które mają nawet badane kupy, ekologiczne kupy muszą mieć, słuchaj. Tam nie są wpuszczane krowy, które się wcześniej żywiły jakimś paskudnym jedzeniem. Więc jakby tutaj to jest jeden rok, drugi rok jest obsiewany na przykład, no kiedyś to była, póki była niemodyfikowana genetycznie, no to była lucerna. Potem było bardzo ciężko znaleźć lucernę niemodyfikowaną genetycznie. Więc jakby po prostu są wysiewane rośliny, które opiekują się glebą. No i dopiero trzeci rok albo piąty rok jest wysiewany z powrotem jęczmień, z którego później, który jest ścinany na wysokości 20-25 cm. I to jest bardzo ważne, dlatego że powyżej powiedzmy 25 cm zaczyna pojawiać się łodyga z kolankiem, a w kolanku jest gluten. No i wiadomo, ten gluten wchodzi później do ziarna. Więc żeby nie było, nie, ten sok nie miał glutenu, to trawka musi być ścięta wcześniej, zanim pojawi się kolanko z glutenem. No i później taka trawa jest zawożona do maszyny, do takiej właśnie wielkiej wyciskarki wolnoobrotowej, a później suszony jest ten sok w 30 stopniach Celsjusza, czyli w bardzo niskiej temperaturze, bardzo chłodnej, tak jak na wietrze. No i ten pyłek, który powstaje, czyli ten sok już wysuszony, już odparowany z wody, jest zbierany do pudełek, a później ja sobie z tego pudełka wyciągam po prostu ten proszek jęczmienny i wsypuję do zimnej wody, to później powiem, jak to się dokładnie robi. Nie no, super, to już jest zachęcające, ale my dopiero się rozgrzewamy, tak naprawdę. To jest tylko początek. Muszę ci coś przeczytać z czatu. Bożena Kochner pisze: Andy, ty wyciskasz wszystkie soki ze swoich gości i to wszystko dla nas. Dziękuję. Nie, 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 ja nie wyciskam soków, tylko wyciskam wiedzę. Wiedzę. I dzisiaj wyciśniemy z Ani wiedzę. Także pomóżcie mi tutaj na czacie, żeby wycisnąć z Ani wiedzę. Ja nie myślę, że trzeba nawet wyciskać wiedzę z ciebie. Ta wiedza z ciebie wypływa, prawda? Słuchajcie, ja wam powiem, jakiej witaminy najbardziej nam brakuje teraz. Właśnie brakuje nam witaminy W. To jest witamina W jak wiedza. Właśnie. I ponieważ nie jesteśmy, już minęła era ryb, która opierała się na wierze,
a jesteśmy w erze wodnika, która opiera się na wiedzy. Teraz ta wiedza będzie nam najbardziej potrzebna, bo sam widzisz, tak jak jest na świecie, i widzicie Państwo, jak jest na świecie. Po prostu nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Jest wszystko tak zamieszane. Ludzie, którzy wydają się ok, potem się okazuje, że nie są ok, i te produkty, które jedliśmy do tej pory, okazuje się, że one są dla nas trucizną. Wszystko jest wymieszane, nie wiadomo, co jest prawdą. Najlepiej patrzeć sercem, czuciem, jak my to czujemy. Nawet jest taki sposób, że idziemy do sklepu i ręką po prostu patrzymy ręką dokładnie, czujemy ręką, które jedzenie dla nas jest dobre, a które po prostu nam zaszkodzi. Niektórzy to robią z wahadełkiem, jak ty mi powiedziałeś, że miałeś znajomego, który z wahadełkiem chodził i sprawdzał, które jedzenie jest dobre. Ja jeszcze polecam, żeby sprawdzić etykiety. No po prostu zobaczcie, co jest na tych etykietach, co jest na tym składzie. Jeżeli mówią prawdę, co jest w składzie, to zobaczcie, co jest dobre, a co nie. A najlepiej, żeby w składzie nic nie było, oprócz tego, co ma być, czyli po prostu natury. Tak, mówiłaś o tym moim znajomym, to właśnie mój nauczyciel astrologii Leszek Weres, jak tutaj był u mnie, mieszkał u mnie, to myśmy chodzili do sklepu i właśnie on z wahadełkiem sprawdzał pożywienie. Ja też to robiłem później przez jakiś czas, ale wszyscy dookoła patrzą się na ciebie, jak jesteś jakimś stworem nie z tego świata, więc ja teraz, wiesz co ja zrobiłem? To minęło oczywiście lata. Ja po prostu mój cały organizm, moje ciało, moje całe jesteństwo przekształciłem w jeden wielki taki mechanizm właśnie wykrywania czegokolwiek. I ja widzę, czuję, jak dotykam się do czegoś, do jakiegoś jabłka, czy tam kapusty, czy cokolwiek mam kupić, to ja czuję, czy to jest dla mnie dobre, czy nie. To nie da się tego tak powiedzieć, że o, tu jest jakaś, dasz instrukcję, tu czujesz, a tu nie czujesz. To trzeba samemu do tego dojść, nie? Albo nawet załóżmy, jak patrzę się na coś, co mam wybrać, to ja po prostu oddaję się swojej intuicji i moje oczy mi pokazują, co jest dla mnie dobre, a co nie. I raczej się nie mylę. Ostatnio się Można raczej... jeszcze użyć nosa. Wiesz, po prostu wąchajmy po prostu, jeżeli kupujemy warzywa, owoce, to po prostu je wąchajmy. Wiecie, jak pachnie jabłko z naszego dzieciństwa, tak? Takie prawdziwe jabłko z sadu. Ja tutaj niedaleko mam sad właśnie u sąsiada, a sąsiad się nie opiekuje w ogóle tym sadem, więc ja się nim opiekuję w odpowiednim czasie. I faktycznie te jabłka są kompletnie inne. Słuchajcie, to są bardzo stare odmiany sprzed kilkudziesięciu lat. Wiecie, jak one pachną. I sama też tutaj uprawiam pomidory i tak dalej. W tym roku były takie, ja nie wiem, ale nie będzie głodu, bo po prostu tyle, co jest obfitości na ziemi. Tylko ludzie nauczyli się, że wszystko się rośnie w sklepie. A nie patrzą dookoła siebie, nie widzą tego, co jest wokoło. Przecież tyle drzew owocuje teraz, to jest niewyobrażalne, ile mamy wokół siebie jedzenia, ale ludzie wolą iść do sklepu i kupić po prostu, ale to ja też się złapałam na tym kiedyś tam dawno temu, jak jeszcze się nie zorientowałam, o co chodzi, no to, że było wygodniej iść do sklepu i kupić marchewkę, niż po prostu wsadzić, posiać ziarenko i później tą marchewkę wyciągnąć za kilka tygodni. Taką naturalną, żywą, prawdziwą, poskręcaną, a nie prostą jak drut, odpowiedniej szerokości, grubości, wielkości, wiecie jak to jest, no. Albo banany o odpowiednim zakrzywieniu. No ale mieliśmy mówić o żywej żywności. Właśnie, słuchaj, mamy tak miły czat dzisiaj, naprawdę wspaniali ludzie są na czacie i piszą wspaniałe rzeczy. Ala pisze, piłam sok z jęczmienia od pani Ani i szybko postawił mnie na nogi po szpitalu przy silnej anemii. Tutaj już mamy pytanie, jak oczyścić organizm z pasożytów, to poczekajcie, później może dojdziemy do tego, ale ja może wrócę do merytorycznej strony naszej rozmowy i powiedz mi, tak już wytłumacz z punktu widzenia naukowego, jakie są korzyści zdrowotne właśnie, jeżeli korzystamy z tej zielonki, czy też wyciskanej chlorofilu z pszenicznej czy jęczmiennej trawy, bo wiadomo, witamina C, przeciwutleniacze, tam inne jeszcze witaminy, możesz nam to tak skrócić, dlaczego akurat technicznie, naukowo rzecz biorąc, mamy korzyści zdrowotne właśnie pijąc tą zieloną miksturę? Jasne, oczywiście. Przede wszystkim, kochani, to właśnie głównym składnikiem, weźmy sok z trawy jęczmiennej, a za chwilkę zajmiemy się chlorellą, dlatego że to są dwie zupełnie inne rośliny.
No to wiadomo, jęczmień jest zbożem, wiadomo, a trawa to jest trawa. Tak, trawa jęczmienna to jest to, co najpierw wyrasta z nasionka, a później dopiero łodyga i kłos. Nie zajmujemy się łodygą i kłosem, zajmujemy się tylko trawą. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo u nas w Polsce, nie wiem czy u Was też, Andy, jest bardzo popularny młody jęczmień, tylko młody jęczmień jest w postaci proszku suszonej trawy. Najpierw ścięta, wysuszona cała trawa w całości, i zmielona i wsadzona do saszetki, można ją kupić za 19,99. Akurat tutaj taką widziałam. I słuchajcie, to jest właśnie to, że to jest mielona trawa w całości. A teraz jak wrócimy do czwartej klasy podstawówki i zobaczymy, dlaczego ludzie nie jedzą trawy i dlaczego nie pasą się koło krów na pastwiskach, to szybko odkryjemy, że nie mamy czterokomorowego żołądka i dlatego nasz żołądek nie trawi trawy. I trawa niestrawiona idzie do jelit i tam tnie kosmki jelitowe na kawałki ścianki jelit, rani ścianki jelit i może się okazać na końcu, że będziemy mieć wrzody jelit albo krwawiące jelito, albo leśniowskie okrony, albo jeszcze jakąś inną chorobę. Dlatego ta mielona trawa jęczmienna, która jest tak popularna teraz u nas, jest po prostu dla naszego zdrowia niedobra. Jest po prostu niedobra. Jeżeli ktoś z Państwa ma taką trawę, suszoną, mieloną trawę, gdzie na saszetce jest napisane nie sok z trawy, nie ekstrakt z trawy, tylko mielona trawa albo młody jęczmień, to proszę sprawdźcie, napiszcie do producenta, zapytajcie, czy to jest sok, czy to jest mielona trawa. Jeżeli powie Wam, że mielona trawa, to rozpuśćcie ją z wodą i wlejcie do kwiatków. Kwiatki uznają to jako nawóz i będą bardzo dobrze rosły. Więc Aniu, nie pijcie tego, nie jedzcie. Właśnie, Aniu, zauważ, musimy tu powiedzieć, nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, ale wszystko musi być w balansie. Za dużo błonnika i za mało też jest niedobrze, czyli jeżeli ktoś je non-stop, tylko ten raw food, to po polsku będzie to surowe jedzenie, właśnie na bazie bardzo dużej ilości roślin, no to niszczy sobie jelita w ten sposób. Jeżeli te rośliny mają ostry błonnik, czyli celulozę, bo widzisz, w trawie jest celuloza i my powinniśmy mieć enzym, który się nazywa celulaza, żeby trawić celulozę, a ludzie nie mają tego enzymu. Więc jeżeli rośliny, które jemy, mają dużo celulozy, my po prostu sobie możemy zaszkodzić, a nie pomóc w zdrowiu. I tutaj masz rację, tak, nie wszystkie rośliny nadają się do spożycia na surowo i w całości. Są rośliny, z których trzeba po prostu wycisnąć sok. To jest co innego jest z marchewką, a co innego jest z trawą jęczmienną, pszeniczną, żytnią i tak dalej. Także tutaj z tych traw zbożowych najlepiej wyciskać soki. Natomiast marchewkę możemy jeść w różnych postaciach. Możemy wycisnąć soką, możemy ją z całości zjeść, tak? Tak samo jak wiecie, jak marchewka, jak macie całą marchewkę, to jest troszkę inny produkt niż sok z marchewki. To samo jest z trawą jęczmienną. Jak macie całą trawę jęczmienną, to jest zupełnie inny produkt niż wyciśnięty sok i wysuszony z tej trawy. Chociaż wygląda bardzo podobnie, dlatego że firmy w tej chwili starają się zmielić tę trawę tak na maksa, tak ją mocno zmielić, ale to i tak nic nie, nam nie daje, dlatego że nasza jelita, nasz żołądek nie trawi tych ostrych właśnie drobinek, które są w trawie jęczmiennej, no i dlatego one przechodzą dalej do jelit i niszczą jelita. Także masz tu rację, nie zawsze dużo błonnika znaczy dobrze i też nie zawsze dużo błonnika odchudza. No czasami po prostu można coś sobie zrobić. I mamy syndrom nieszczelnych jelit, i mamy potem, tego się zaczyna wszystko, potem zaczyna się pożar w naszym organizmie. To jest prawda. I do tego mikrobiota nasza, czyli ta równowaga bakterii dobrych i niedobrych, tak? Czyli tych, powiedzmy, patogennych bakterii, no to jest zaburzona. W związku z tym, że my powinniśmy mieć bardzo dobrą mikrobiotę, powinniśmy mieć nasze osobiste bakterie, które mamy w jelitach, są tylko nasze, nie wiem, czy wiecie, ale naukowcy próbowali przeszczepić florę bakteryjną, to znaczy to się mówi, że florę, powiedzmy mikrobiotę, czyli dobre bakterie, z jednego człowieka do drugiego i nigdy się nie mogły przyjąć, po prostu się nie przyjmowały. Czyli każdy z nas ma swoją mikrobiotę dobrych bakterii. I my o nią musimy dbać, bo cokolwiek nie zjemy, powinniśmy zjadać takie rzeczy, które są pożywką dla naszych bakterii dobrych, czyli prebiotyki. Jeżeli będziemy jeść dużo prebiotyków, a tutaj naturalnym prebiotykiem jest chlorella, prenoidoza, zaraz powiem dlaczego prenoidoza, a nie bulgaris, a nie jakaś tam jakaś inna. Jeżeli to jest prebiotyk i wzmacnia naszą dobrą mikrobiotę, to wtedy my będziemy zdrowi. Przecież wszystko zaczyna się w jelitach. Całe nasze zdrowie i wszystkie choroby zaczynają się w jelitach.
Ale wieli, tak też siedzą w pasożytych. Będziemy Zgadza też o się. nich mówić. Wiesz, ja słyszałem o takiej metodzie, nie pamiętam jak ona się w tej chwili nazywa, ale jest taka metoda, że pobiera się właśnie dobre bakterie z naszych jelit. Normalnie się je rozmnaża w laboratoryjnych warunkach i potem robi się taką tabletkę, ona wygląda jak kał normalnie, ją się połyka, żeby właśnie bardzo szybko rozbudować ten nasz ten biodom, jak to się nazywa? Mikrobiotę, tak, mikrobiotę. Microbiome, nie? Tak to się nazywa po angielsku, microbiome. Tak, Nie? dokładnie. A tu masz rację, dlatego że, ale sam zauważyłeś, widzisz co powiedziałeś? Pobierają nasze bakterie, rozmnażają je na zewnątrz po to, żebyśmy mogli mieć ich więcej, ale dalej to są nasze bakterie. To nie są bakterie innego człowieka, to nie są bakterie ze zwierząt, z jogurtu, czy z jakichś innych, czy nawet z kiszonek, tylko to są nasze bakterie. Czyli my generalnie powinniśmy jeść dużo prebiotyków, bo jakby probiotyki, czyli te bakterie, które są spożywane przez nas z zewnątrz, a nie są naszymi bakteriami, one tak naprawdę giną na pierwszym kroku, czyli w żołądku. Większość z nich ginie w żołądku. Są oczywiście bakterie, które przechodzą przez barierę żołądkową, przez te wszystkie kwasy i idą dalej. Ale generalnie powinniśmy dbać o nasze jelita. Naprawdę, przytulajcie te swoje jelita, kochajcie te swoje brzuchy, albo masujcie je, chodźcie dużo, spacerujcie. Tam jelita potrzebują ruchu, tańczcie po prostu. No, róbcie wszystko, co kochacie, jeździcie na rowerze. Po prostu ruszajcie jelitami. To jest bardzo ważne. Jakie jeszcze elementy występują oprócz witaminy C? Występuje tam glutation no tak, też? To miałam powiedzieć. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Już wam mówię. Więc tak, jakie witaminy mamy w jęczmieniu, w soku z trawy i w chloreli? To praktycznie wszystkie. Powiem wam, że największą tajemnicą jest, że jest to wszystko w synergii, czyli te witaminy nie powinny nigdy być wyciągnięte z rośliny, nigdy nie powinny być wyciągnięte z produktu. Czyli jeżeli my mamy wyciągniętą witaminę C, to ona się wchłania tylko w 2-3% do naszego organizmu. A jeżeli ta witamina C, nawet jeżeli jest w bardzo malutkich ilościach, ale jest synergicznie w całej roślinie, we wszystkim, co zjadamy, cały jakby, widzicie, ja mam tutaj sok z trawy jęczmiennej, ok? On jest taki ciemnozielony, za chwilę wam powiem, dlaczego ma ogromną ilość chlorofilu. I teraz w tym soku z trawy jęczmiennej są wszystkie witaminy, o całe abecadło witamin, dodatkowo są aminokwasy, dodatkowo są żywe enzymy. O żywotności też powiem, dlatego że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby ten sok jest zupełnie surowy, więc on jest żywy enzymatycznie. Jak zalejemy go gorącą wodą, to zetnie się białko na wierzchu. Tak samo jak zalejemy go alkoholem, to tak samo zetnie się białko, czyli to oznacza, że jest żywy enzymatycznie. No i teraz tam są wszystkie aminokwasy, właśnie mikroelementy, makroelementy, minerały z tej gleby, na której rośnie ta trawa. A ponieważ tutaj ta gleba jest pełna mikroelementów, więc one wchodzą do trawki. I teraz my dostajemy kompletne pożywienie w postaci właśnie jednej takiej szklanki. Taka szklanka to jest całe śniadanie, słuchajcie moje. Tutaj jest jedna duża łyżka, dobra, przyznam się, normalnie to jest jedna kobieta łyżeczka, ale ja zawsze sypię jedną kobietą łyżkę od zupy do takiej szklanki wody, szejkuję, bo tego się nie miesza, tylko bo się oblepia na łyżeczce, tylko się to po prostu szejkuje w szejkerze, no i wypija. I można to z zimną wodą wypić, można to wypić z sokiem jabłkowym, można to wypić z sokiem ananasowym, żeby było dla smaku lepsze na samym początku. No jeżeli nam nie smakuje, to znaczy, że mamy pasożyty, o których za chwilkę będę mówić. Więc kochany, chodzi o to, że jest mało witaminy C, bo jest tylko 600 mikrogramów na gram. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o roślinę, ale jeżeli się przyzwyczailiśmy do tej witaminy C, która jest w białym proszku, no to co to jest 600 mikrogramów? Ale ona jest razem z witaminą D, z witaminą A, z witaminą B, z grupy B jest wszystkie są witaminy z grupy B, jest tam witamina K, jest tam nawet witamina F, po prostu nawet witamina H. I nie wiem, czy słyszeliście nawet o takich witaminach. No i faktycznie wszystkie potrzebne witamina E? Substancje. Witamina E jest? Witamina E też jest, oczywiście, że tak, jasne. Jest, zaraz mogę wziąć te moje tutaj materiały i przeczytać po prostu wam, ale nie wiem, czy to nie będzie nudne. Może sobie osobny odcinek zrobimy z tym, co tam dokładnie w tym jest.
Mam po Dobrze. prostu wszystkie informacje. Widzicie, mam tutaj taką książeczkę, gdzie po prostu mam wszystko. I są mikrosubstancje odżywcze, takie jak aminokwasy. I w chlorelli kwas glutaminowy na 100 gram jest aż 6 gramów w 100 gramach chlorelli, natomiast kwasu glutaminowego w jęczmieniu jest 3 gramy na 100, 3 gramy na 100 gramów. Więc słuchajcie, tutaj jest po prostu wszystko. O, dobrze, to przeczytam to teraz, jeżeli mogę. Kwas asparaginowy, leucyna, alanina, lizyna, walina, glicyna, prolina, arginina, treonina, seryna, a wiecie, co jest nawet tryptofan, cystyna, metionina. To są wszystkie najważniejsze aminokwasy. I nie wiem, czy wiesz, ile jest aminokwasów w ogóle odkrytych. I to w soku strawy jęczmiennej i w chlorelli razem wzięte są po prostu wszystkie aminokwasy, jakie są odkryte do tej pory. A jeszcze pewnie jest ich więcej, tylko naukowcy jeszcze ich nie odkryli. O to chodzi. I tu jest synergia, to działa wszystko razem. Więc nawet jeżeli weźmiemy małą łyżeczkę proszku jęczmiennego i soku z trawy jęczmiennej i zmieszamy ją z wodą, to i tak w jednej łyżeczce mamy talerz warzyw i owoców, czyli w kopiatej łyżeczce mamy dwa talerze warzyw i owoców. Tyle mamy wartości odżywczych. Więc wiecie co? No po prostu bierzcie i pijcie z tego wszyscy. Jedzcie z tego wszyscy. To ja już to chcę. To jest nasze śniadanie. To jest nasze śniadanie, obiad i kolacja. A w międzyczasie możemy sobie zjeść, co lubimy, dlatego że już jesteśmy zabezpieczeni, jakby, tak? Mamy te wszystkie mikroelementy, witaminy. A chlorela oczyszcza nasz organizm z metali ciężkich, z toksyn polekowych, z toksyn, które z jedzeniem przyjmujemy i tak dalej. Więc jeżeli mamy coś, co oczyszcza komórkę i coś, co ją odżywia, takimi substancjami, których pewnie Państwo nie znacie, na przykład takimi jak cząsteczka P1D4. Wiesz, co to jest cząsteczka P1D4? Nie. To jest taka cząsteczka, która występuje w dwóch na razie odkrytych roślinach i to jest w soku strawy jęczmiennej właśnie i w takim małym kwiatku, który rośnie w górach alpejskich i w Himalajach, ale jeszcze to sprawdzę. Natomiast, kochani, to jest cząsteczka, która regeneruje DNA i wydłuża telomery, co oznacza, że nasze zniszczone DNA może się zregenerować, a telomery. Wiecie, dlaczego postępuje proces starzenia się? Dlatego, że skracają się telomery. I teraz, im szybciej zaczniecie pić sok z trawy, na tym etapie zostaniecie swojego życia, jeżeli chodzi o starzenie się. Więc, Andy, No jak to ty zaczniesz pić ty teraz? wyglądasz jak 22-letnia kobieta, czyli kiedy zaczęłaś pić trawę? No, razy dwa, no, musisz policzyć. Ja Żartuję, że. zaczęłam pić sok z trawy w 2014 roku. Więc to już jest kawałek czasu temu, ale faktycznie, jeżeli telomery się nie skracają, to my się nie starzejemy, a dodatkowo jeszcze sok z trawy jęczmiennej i chlorela pobudzają w naszym organizmie działanie i w ogóle produkcję endorfin, tyroksyny, serotoniny, więc my po prostu jesteśmy cały czas na haju. No I to widzisz, mam no. nadzieję, że Państwo tam na czacie możecie coś opowiedzieć właśnie o swoich doświadczeniach. Ale faktycznie z tego, co mi piszecie na mailach i jak opisujecie to, jak wam pomogły zielonki, no to faktycznie to potwierdza się to, co mówię. Słuchaj, bo ja naprawdę widzę bardzo dużo osób, które rozpowszechniają jakieś metody uleczania zdrowego jedzenia. A sami są chorzy, nie stosują się do tego i nie widać efektów po tym. Natomiast po tobie to efekt to po prostu nie ma nawet co się zastanawiać. Nawet ty wyglądasz naprawdę tak promieniująco. Ta energia zdrowia promieniuje od ciebie, nie? Jeżeli jest to wynik właśnie tego, o czym mówisz, no to nie ma się nad czym zastanawiać. Ja też chcę dostać taką porcję zielonek. Nie? No pewnie, że dostaniesz. Widzisz, już Tylko. sam zacząłeś intuicyjnie to robić dawno temu, tak? Tak, Widzicie, tak. bo ludzie mają intuicję, oni wiedzą, co jest dobre. Tylko zostaliśmy zawaleni tymi wszystkimi McDonaldami, tym wszystkim. A teraz Tylko. po prostu wracamy do natury. Wiecie, dzisiaj robiłam razem z moją sąsiadką, to znaczy ja robiłam część, a ona zrobiła drugą część, która zajmuje najwięcej czasu, ale robiłyśmy przeciery z moich pomidorów. Okazuje się, chciałam kupić pomidor, po prostu kupiłam sadzonki pomidorów, ale okazało się, że to są pomidory pomarańczowe. Czekałam, aż dojrzeją na czerwono, ale nie dojrzały na czerwono, bo są po prostu pomarańczowe. Ale w jednym momencie zaczęły dojrzewać wszystkie i tam było z 200 czy 300 pomidorów.
No i słuchajcie, co z tym zrobić? Tak, no zrobiłam przeciery faktycznie, żeby mieć na zimę, także głody nam tutaj nie groźne, ale natura daje nam wszystko. Jeżeli macie tylko kawałek ziemi, to po prostu ją wykorzystajcie. A samo to, wiecie, pierwsza rzecz, tak jak piszę w tej mojej książce, ja mam tutaj ze sobą tą moją książkę, faktycznie ona wygląda tak. Ja tutaj w niej piszę o tym, czym my się naprawdę żywimy. Przecież my się żywimy przede wszystkim słońcem, energią, praną, oddychaniem, powietrzem, wodą i później roślinami, niektórzy też innymi stworzeniami. Natomiast co jest ważne, to to, że we wszystkich roślinach mamy chlorofil, który powstaje w procesie fotosyntezy ze słońca. Czyli chlorofil jest słońcem, płynie. I jeżeli będziemy mieć dużo słońca w sobie, będziemy świecić tym słońcem i będziemy świecić na zielono. U nas jest teraz godzina 23, to wiesz, nie? No już prawie 24. O kurczę, faktycznie. I powiem wam coś, o godzinie 22 zaczęła się wytwarzać w moim organizmie melatonina. Zgodnie z naturą, czyli jeżeli faktycznie jecie zielonki i one pomagają wam dojść do zdrowia, naturalnego zdrowia, no to w waszym organizmie gdzieś koło godziny 22 zaczyna się wytwarzać melatonina, która później zamienia się nad ranem w serotoninę. I teraz jeżeli pójdziemy spać o dobrej godzinie, czyli teraz mam zarwaną noc przez program, ale to nic, dlatego że później rano, jeżeli nie używamy budzików albo jakichś strasznych po prostu takich wybudzaczy, to budzimy się naturalnie zgodnie z rytmem słońca, czyli po prostu wstaje słońce, wstajemy my i wytwarza się serotonina, która pozwala nam na życie w radości po prostu. Ja przetłumaczyłem kiedyś taki kilka lat temu program doktora Jacka Cruz, który mówi o tym właśnie, o tych cyklach dobowych, które są bardzo ważne, jak na przykład niebieskie światło niszczy nam ten cały cykl i kompletnie nas rozregulowuje. Jest jedną z wielkich przyczyn popadania w różnego rodzaju niebezpieczne choroby, ale nie wiem, czy wiesz, bo według tego doktora to w naszych oczach są właśnie receptory, które nie tylko słupki i pręciki, nie? Ale są też receptory, które wykrywają barwę słonecznego światła, aby właśnie wydzielać odpowiednie hormony. W momencie, kiedy wstajemy z wschodem słońca, to przeważnie słońce ma taki bardziej żółte spektrum, wtedy te receptory odbierają to i wydziela się właśnie kortyzol czy tam trochę adrenaliny i budzimy się, jesteśmy gotowi do życia. Natomiast koło południa te słońce, barwa światła słonecznego przychodzi w niebieską i niebieskie światło to zatrzymuje. I wtedy po prostu możemy działać sobie bla bla bla, ale jak już zbliża się noc, to wtedy mamy spektrum bardziej takie złotawo-czerwone i nasze oczy pomarańczowe, tak. Nasze oczy to wykrywają i zaczyna się aktywacja melatoniny. Aktywacja melatoniny zaczyna się już wcześniej o wiele, tak naprawdę. O wiele wcześniej, tak. Od 22 to jest takie, między 22 a powiedzmy pierwszą w nocy to jest już takie naprawdę full, już powinniśmy spać. A w ogóle powinniśmy się kłaść z kurami, wstawać z kurami. Kto ma kury? Moja sąsiadka ma kury, ale nie ma koguta, więc słuchajcie, jest problem. Nie wiem, o której godzinie te kury kładą się spać. Jakby był kogut, to jeszcze wiadomo. No tak, tak. Budziłby je i usypiał. Także. I tak, przy okazji. Ale zobacz teraz, co się dzieje. Na przykład my wchodzimy do domu, jest tam 7-8 wieczorem i zapalamy telewizor z niebieskim światłem, patrzymy na telefon i to niebieskie światło mówi naszym oczom, czyli całemu naszemu organizmowi, że jest 12 w południe. I nasz organizm, to jest, zaczyna się kompletna deregulacja naszego hormonalnego systemu, całego tego circadian system, czyli to jest ten całodobowy cykl, więc no to jest duży problem. Ale wspomniałaś o pomidorach, wiesz co? Ale trzeba zrobić jedną rzecz, wyrzucić telewizory. Jak nie będziemy albo oglądać telewizji. Czytajcie sobie książki po prostu, nie? Przy ciepłym świetle. Ja mam w wieliczce, słuchajcie, takie lampy tutaj robią solne. Na pewno też są gdzieś tam u was. Lampy solne, po prostu. One mają tak ciepłe światło i mają tak kojące światło. Do tego sól, jak jest nagrzewana, to ona wydziela po prostu z siebie takie
bo to nie pachnie, ale ona oddaje tą sól do otoczenia. A wiecie, jak już sól jest nam potrzebna? Bardzo jest nam potrzebna sól. To jest, my jesteśmy istotami elektrycznymi. My musimy mieć sól w sobie. Codziennie rano powinniśmy wstać i pierwsze co zrobić, 2 łyki wody z solą. Najpierw kłodawską albo w ogóle najlepiej z wieliczki. Ja faktycznie piję sól z wieliczki też, słuchajcie, taką, ona jest szara, nie jest biała. Żadna dobra sól nie jest biała. Czy chcesz, żebym pokazał ci moją sól? Wiesz, jak ja piję sól? Moja znajoma ma taki gabinet, gdzie przyjmuje ludzi. Ten gabinet jest wyłożony, te ściany są wyłożone z solą z Himalajów, nie? Taką prawdziwą, takie duże bryły. I tam są takie różne terapie przeprowadzane. Ja dostaję, wiem, że to nie jest żaden jakiś przekręt, że czasami sól himalajska jest normalną solą, tylko dodają jakiejś farby pomarańczowej i Różowej, tak. różowej, czy oszukują, a to są takie duże bryły. Ja to wrzucam w. Tak, jak są bryły, to nie ma szans po prostu. Ja Tak, takie tak. bryły wrzucam do termomiksu i mielę po prostu na pył i używam. Bo jak są bryły, to nie ma szans, żeby to oszukać. Ale ja nie mielę, ja je wrzucam do słoika, takiego dużego, i zalewam je wodą i czekam tak jeden dzień, zanim zacznę to pić, żeby się wytworzyła solanka, czyli taki nasycony roztwór, i tam jest wszystko. Tam są wszystkie rozpuszczone minerały, jakiekolwiek nam potrzeba. I jak wstaję rano, to taką jedną łyżeczkę, nie więcej, na szklankę wody, ale ciepłej Tak. wody. Nigdy nie piję żadnych zimnych napoi. Ciepłej wody i tak w ten sposób można naprawdę zaspokoić sobie ilość minerałów, które potrzebujemy. Ale wiesz, wróćmy może na moment, bo pomówiłaś o pomidorach, i tutaj widziałem kilka wpisów już o pomidorach. Pomidorki fajne, fajne. Nie, pomidory trzeba odpowiednio przygotować, dlatego że rośliny, my mówimy tylko o glutenie, tutaj gluten to i tamto, ale rośliny mają jeszcze o wiele większe zagrożenie dla nas. Są to substancje właśnie białkowe, które się nazywają lektyny. Gluten jest tylko jedną z nich. Te lektyny są bronią biologiczną roślin przeciwko nam, bo na przykład jakiś tam zwierzaczek manuszki ucieknie sobie do lasu, jak chcemy go upolować, a rośliny nie uciekną, więc są super chemikami. To są fabryki chemiczne, które produkują różnego rodzaju substancje, między innymi trucizny, aby nas odstraszyć. I lektyny są takimi truciznami. One nie zabijają nas szybko, ale powoli właśnie. Jak zjemy za dużo lektyn, to zawsze czujemy się ciężcy, tacy ospali, bo to zatyka nam przewód pokarmowy, nie? I teraz Tak, tu masz rację. A tu po. jeszcze chciałam tylko dodać, bo zarówno pomidory, jak i paprykę, jak i ziemniaki są z rodziny psiankowatych. A Właśnie. psiankowate to są właśnie rośliny, które tak naprawdę nie są dobre dla ludzi, chociaż w procesie ewolucji one prawdopodobnie zostały ściągnięte przez Hiszpan dla niewolników po prostu, żeby niewolnicy karmili się tymi roślinami, bo one były tanie, po prostu nikt ich nie chciał, wiadomo, No bo bo były trujące. wiesz, Ale jak. w procesie ewolucji ludzie się przyzwyczaili, ich układy pokarmowe przyzwyczaiły się tego, żeby trawić te psiankowate. I dlatego właśnie, tylko faktycznie musimy je dobrze przygotować, czyli podgrzać. Właśnie, bo wiesz o tym, że jak Kolumb przywiózł pomidory z Ameryki, to przez 200 lat praktycznie ludzie uważali je za trujące. No Nikt się tak. do nich nie chciał dotykać, bo tak No jak tak. mówisz, stwarzały problemy z trawieniem. A pomidory ja zaparzam pomidory, żeby skórkę móc szybko tam zdjąć. Zdjąć. Potem rozcinam je i wywalam wszystkie nasionka. Ale najlepszą metodą na rozwalenie lektyn jest wrzucenie ich do roślin, które mają lektyny. Pressure cooker, to jest ten, po polsku będzie szybkowar, taki Szybkowar, tak, bo pod trzeba je mocno ciśnieniem. podgrzać po Ta, prostu, po, tak. pod ciśnieniem, to wtedy rozwalają się, albo tak jak nasze babcie robiły i dziadkowie, trzeba po prostu robić kiszonki. Albo trzymać je po kilka dni, na przykład w wodzie, tak jak jakieś nasiona, na przykład grochu czy fasoli, kiedy one zaczynają kiełkować, i wtedy lektyny są używane jako pokarm i po prostu giną. Lektyny to jest I zaraza to jest też naszych. łatwo, wtedy jest łatwostrawne po prostu, No, tak? A jak właśnie. jest, tak, chodzi o to, żeby wszystko było łatwostrawne, dlatego że nasze organizmy w tej chwili są po prostu chore, tak? Zwłaszcza jelita są chore. I teraz, jeżeli mamy chore jelito cienkie,
No to faktycznie, jeżeli mamy chorą trzustkę i tak dalej, to mamy bardzo utrudniony poziom wchłaniania się substancji do naszego organizmu odżywczych. A dodatkowo, kto korzysta z naszych substancji odżywczych i z wszystkich minerałów i witamin? Zgadnij. Pasożyty. No właśnie. Przede wszystkim pierwsze, co karmimy nasze robalki. I teraz robale, pasożyty, patogeny takie i owe są nam potrzebne w naszym życiu, bo nie wiem, czy wiesz, ale jest taki jeden wirus, bez którego nie wytworzyłoby się łożysko w ciele kobiety. Więc są pewne patogeny nam potrzebne, one żyją z nami miliony lat, dobra, okej. Od kiedy jest człowiek, to one z nami po prostu są, ale nie możemy dopuścić do tego, żeby one się po prostu rozmnożyły za bardzo, żeby one przejęły władzę. Czyli pasożyty musimy trzymać krótko. I jeżeli one się rozrosną, i tak jak patogeny, takie jak kandida, na przykład grzyby, pleśnie w naszym organizmie, czy właśnie pasożyty, jak robaki obłe, na przykład, albo tasiemce i tak dalej. Ja wiem, że może to jest obrzydliwe dla niektórych z Państwa, ale uwierzcie mi, że naprawdę tak jest. I pierwsze, co robimy, to robimy kurację antypasożytniczą. Ja stosuję naprzemiennie takie dwa środki, które można kupić w ogóle w internecie. Kiedyś tak były ściągane nielegalnie z Rosji, ale teraz można je po prostu kupić w internecie. Ja mam tutaj taką kochaną muchę, słuchajcie, to po prostu ona tutaj lata cały dzień u mnie. Nic w ogóle nie wiem, ile żyją muchy, ale ona chyba już jest bardzo stara. Nie, dość słabo lata, a zaraz ją złapię i wyrzucę. Natomiast faktycznie pasożyty w żadnej ilości, większej ilości nie są nam potrzebne, więc musimy się ich pozbyć. I te środki, o których ja mówię, które można kupić w internecie, to nazywają się Sanaris przez S na początku i S na końcu, albo Sanakor przez C. I kochani, to są środki ziołowe, które nawet rozprawiają się z toksoplazmozą, z lamblią, z przywrami, z oczywiście obłymi robakami, z tasiemcami i tak dalej. I tam są w środku, w tych kapsułkach, są bardzo silne zioła. I teraz zioła trzeba uważać jako lekarstwa, dlatego że zielona żywność, tak jak sok z trawy, chlorella czy jakieś inne jedzenie, to jest po prostu pożywienie funkcjonalne, taki superfood, jak to napisałeś właśnie na miniaturze. Natomiast jeżeli chodzi o zioła, to są lekarstwa, więc z nimi trzeba bardzo ostrożnie. Wroty, czy jaskółcze ziele i tak dalej, to są zioła, które zabijają robaki, ale przy okazji, żeby też nie zabiły nas. Więc trzeba naprawdę ostrożnie. Jeżeli sami sobie robicie jakieś mieszanki, no to musicie wiedzieć dokładnie, ile mikrogramów, na jaką objętość i tak dalej, także na jaką wagę swoją i tak dalej. Natomiast ja korzystam tutaj z tego Sanarisu, jestem bardzo zadowolona. Ja się robaczam 2-3 razy w roku, słuchajcie. Pomimo, że piję zielonki tak długo, to i tak się odrobaczam. Dlatego, że ja mam kota, ja uwielbiam zwierzęta, przytulam się do psów, wiecie, o co chodzi, jeżdżę konno, więc jakby no, wszędzie te pasożyty są. Poza tym one są wszędzie, naprawdę. I szkoda by było, żeby za bardzo urosły w nas. Więc od czasu do czasu trzeba im robić takie, wiecie, reset. No I bo trzeba je usuwać. nasz świat jest tak pięknie zbudowany, żebyśmy właśnie żyli w homeostazie. Jeżeli tego nie mamy, no to właśnie idziemy w dół, prawda? A na bakterie, pasożyty, wirusy, grzyby istniały przed nami na tym świecie, więc tak naprawdę, gdyby chciały nas zniszczyć, to jest o tak. Nie ma sprawy. My jesteśmy bezbronni, jeżeli chciałaby nas tak naprawdę zaatakować, ale nie ma tak właśnie w świecie. Biologia dąży do homeostazy, więc dlatego wszystko tak ładnie się rozwija, jeżeli jest w homeostazie. No przede wszystkim właśnie, ale wszystko też zależy od nas, czy my damy tym pasożytom się rozwinąć, czy nie. Dlatego, że pasożyty rosną w zakwaszonym organizmie. I teraz wiecie Państwo, co zakwasza organizm. Wiesz też, tak, Andy, co zakwasza organizm? Przede Węglowodany, wszystkim, dobra, węglowodany. węglowodany, alkohol, cukier, nabiał, chleb, czyli te węglowodany, o których powiedziałeś. I kochani, stres zakwasza organizm w jednej chwili momentalnie i nawet podczas dużego stresu mogą się rozwinąć komórki rakowe. Więc dlatego, że ten nasz organizm jest maksymalnie zakwaszony. I teraz, żeby odkwasić ten organizm, to właśnie powinniśmy pić dużo chlorofilu, jeść dużo warzyw ciemnozielonych,
jeść dużo owoców. Z tymi owocami to też tam są cukry i tak dalej. To są cukry bardzo łatwo wchłanialne do naszego organizmu. Wszystko, co jest w roślinie, jest dobre. Uważać trzeba na zioła, no bo zioła oczywiście są lekarstwami, więc tutaj trzeba do nich podchodzić po prostu jako do lekarstwa. Ale żywność funkcjonalna, taka właśnie jak sok trawy, czy chloryla, czy inne warzywa, które rosną na czystej glebie, w czystym ogrodzie, nie spryskanym pestycydami, to wszystko jest ku naszemu zdrowiu. I teraz tym odkwaszamy nasz organizm. I jeżeli nasz organizm jest odkwaszony, no to pasożyty bardzo tego nie lubią. I ja widziałam tam na czacie, któraś pani napisała na samym początku, że się źle czuła po zielonej żywności. Tak, proszę Państwa, taka jest prawda. Będziemy sobie może w następnym odcinku mówić o tym, jakie są skutki uboczne jedzenia zielonej żywności, ale kiedy my podamy do naszego organizmu odkwaszające jedzenie, jakim jest sok z trawy i chlorella, to pasożyty, które są w nas, a są przerośnięte i są po prostu wielkie, one zaczynają natychmiastowo się ewakuować. Natychmiastowo. Czyli może dojść do wymiotów, może dojść do biegunki. One po prostu nie znoszą zielonej, żywej żywności. I zrobią wszystko, żeby Państwa od tego zniechęcić do picia i do jedzenia zielonej żywności. Ja pamiętam, jak ja miałam moje pierwsze wrażenia z zieloną żywnością, to powiem Wam, że jak spróbowałam soku z trawy jęczmiennej, tej, którą tutaj teraz normalnie piję, to powiem Wam, że mnie od razu pociągnęło tak na wymioty i zadzwoniłam do dziewczyny, która mi to sprzedała i mówię do niej tak, słuchaj, przepraszam Cię bardzo, ale ja po prostu, weź sobie to, ja nie chcę tych pieniędzy, weź sobie to z powrotem, ale ja tego nie będę pić, dlatego że mi się niedobrze robi, mi się chce wymiotować potem. I ona mi powiedziała, okej, to znaczy, że masz bardzo dużo robali, musisz się odrobaczyć. Jak ja słyszałam, że ja mam pasożyty, to mi od razu to zaczęło smakować i od razu zaczęłam to pić. Co prawda mieszałam sobie z sokiem z jabłek, tłoczonym z jabłek, ale naprawdę, no jak się człowiek dowie, że ma pasożyty, to mu nie jest miło. No, ale Aniu, tak działa zielona żywność. Właśnie Aniu, bo wiele ludzi nie wie, że nasze jelita są naszym drugim mózgiem, dlatego że są tak unerwione, są połączone nerwem błędnym z naszym mózgiem i impulsy elektryczne, które przekazywane są przez właśnie ten drugi mózg do pierwszego mózgu, mogą być sterowane chemicznie właśnie przez pasożyty, bakterie i na takiej zasadzie to działa. Nie? Poczekaj, wiesz co, czy ja mogę pokazać, bo tutaj widziałam na czacie pytania o te lekarstwa. Ja znalazłem coś takiego. Ja mam sanaryz przy sobie, bo ja akurat jestem teraz w tym. O właśnie, to jest to, tak? Ja jestem teraz właśnie tak. Słuchajcie, z jednej strony jest tyrylica, z tej jest tyrylica, a z tej jest chyba po angielsku Gold Collection. Ja w ogóle tego nie reklamuję, tak wiecie, bo to ktoś tam sprzedaje na Allegro, czy gdzieś tam w Polsce to kupicie na Allegro. Jakaś tam jedna osoba chyba, czy to bardzo trudno jest znaleźć, ale to jest naprawdę dobre. Natomiast można się odrobaczać jeszcze innymi preparatami, takimi, które znajdziecie wszędzie na rynku i na przykład Herbapol robi taki preparat na robaka się nazywa i to też są ziołowe tablety. Tylko uważajcie, bo Sanaris jest mocny. Jak macie faktycznie dużo pasożytów sobie, czujecie, że macie po prostu coś tam wam łazi w środku, no to można zacząć od takich słabszych substancji czy słabszych produktów, takich właśnie jak na robaka. To też jest po prostu taki jakiś ziołowy preparat, a później na drugi rzut wziąć sobie Sanaris. No jak będziecie długo pić zielonki, no to Sanaris wam nic nie zrobi. Natomiast jak zaczynacie dopiero swoją przygodę, no to faktycznie Sanaris może być mocny. No może się zdarzyć, biegunka się może zdarzyć, pasożyty po prostu będą uciekać i tyle. One będą tam też likwidowane w środku w nas. I teraz uwaga, kiedy się odrobaczamy, koniecznie musimy jeść chlorelę, no i tutaj tą odmianę pyrenoidoza z orokiniami. Dlatego, że chlorela wchłania w siebie pozostałości po pasożytach i toksyny, które one wydzielają, tak jak mówiłeś, bo pasożyty kierują naszym mózgiem. Jeżeli wy myślicie, że to wy lubicie słodycze i że to was pędzi do lodówki o godzinie pierwszej w nocy czy drugiej w nocy, to uwierzcie mi, że to nie jesteście wy. To są pasożyty, one wtedy się budzą, one wtedy chcą jeść, one się wtedy rozmnażają i one was pędzą do lodówki, i one was pędzą do szuflad ze słodyczami i one was do tego zmuszają, a to jest nie wasza wina. Więc najpierw pozbywamy się pasożytu, jemy chlorellę, która wchłonie w siebie te właśnie pozostałości po pasożytach, czyli tak zwane herksy, i ona je usunie drogą wiadomą do kibela.
Widzicie, to jednak prawdę miała ta osoba, która napisała na czacie, że Andy wyciska swoich gości wszystko, co może, ale dzisiaj właśnie wyciskamy z Ani wiedzę. Aniu, a powiedz nam, czy możliwe jest, żeby schudnąć na zielonkach? Tak, 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 jest bardzo możliwe, naprawdę. Powiem wam tak. Powiem wam, że zielonki nie działają tylko w jednej sytuacji. Wiecie w jakiej? Jak leżą na półce, zamknięte. One wtedy nie działają w ogóle. Natomiast jeżeli jecie je naprawdę regularnie, to jeżeli macie nadwagę i nie jesteście w stanie równowagi wagowej, tylko macie nadwagę, to zielonki doprowadzą was do tej równowagi. Czyli doprowadzą was do takiej wagi, która jest wam biologicznie przypisana. Nawet jeżeli chcielibyśmy więcej schudnąć, to nie schudniemy, bo zielonki doprowadzają do równowagi. Natomiast mam ogrom doświadczeń z tym, że zielonki odchudzają. Więc naprawdę, jeżeli... Wiecie, jak to działa? To jest taki mechanizm. Sok z trawy jęczmiennej i chlorela, bo akurat na tych dwóch roślinach ja pracuję od 2014 roku i te dwie rośliny mają takie pewne właściwości, które są dla nas rewelacyjne. Otóż jeżeli pijemy sok z trawy jęczmiennej i jemy chlorelę na czczo rano, o lekarstwach powiemy sobie w następnych odcinkach, dobrze? Bo dlatego, że przy niektórych lekarstwach to dawkowanie jest po prostu inne. Natomiast ja teraz powiem, jak to wygląda dla osoby zdrowej. Rano budzimy się i zanim pójdziemy zrobić siku, wypijamy sok z trawy jęczmiennej i zjadamy chlorellę. O dawkowaniu też sobie później powiem. I po wypiciu soku z trawy jęczmiennej, zjedzeniu chlorelli, w nagrodę idziemy zrobić siku. Wiecie, to doprowadza do nabrania dobrego, zdrowego nawyku. Taki nawyk nabiera się między 20 a 60 dni, ok, to powiedzmy 60 dni, jak będziecie pić rano na czczo jęczmień i chlorelle zjadać, to będziecie już mieli ten zdrowy nawyk. No i teraz co się dalej dzieje? Sok z trawy jęczmiennej i chlorella mają tyle wartości odżywczych, że one was po prostu napełniają. O, jesteście pojedzeni, jesteście po prostu nie napchani, nie jest wam ciężko, tylko jesteście po prostu nasyceni mikroelementami, witaminami, minerałami, enzymami i tak dalej. I możecie ruszać do pracy, albo nie wiem, do hobby, albo do swoich pasji. Po prostu możecie ruszać w życie. Natomiast zapominacie o tym, żeby zjeść coś innego. A więc wszelkiego rodzaju parówki, chleb, jakieś inne rzeczy po prostu zostają w kuchni, a wy do godziny 12:00, 1:00 zapominacie o jedzeniu. Jesteście po prostu najedzeni. Wasze komórki są najedzone. I później koło 12:00, 1:00 odzywa się taki, wiecie, wewnętrzny smaczek, że po prostu coś byście zjedli. No i co możecie zrobić? Jeżeli chcecie schudnąć, no to możecie ten smaczek zaspokoić z powrotem szklanką z jęczmienia i chlorellą. I znowu na kolejne kilka godzin będziecie mieć spokój z jedzeniem. No i teraz jest pytanie. Bardzo często zadajecie mi takie pytanie. Ale czy ty w ogóle cokolwiek innego jesz? Czy tylko zielonki? No więc wam powiem, że ja jem wszystko. Tylko w tak malutkich ilościach, że ja tylko smakuję to, dlatego że to mi nie jest potrzebne do życia. To takie jedzenie, które wiecie... które jest dla przyjemności, nie jest mi potrzebne do życia, ale jest mi potrzebne do tego, żebym się fajnie czuła, bo akurat mi smak na przykład, nie wiem, jakiegoś dania przypomina moje dzieciństwo, w którym było na przykład wspaniale w jakimś momencie, tak? Na przykład kapusta. Kapusta kiszona sprawia mi naprawdę wielką radość. Więc po prostu jem sobie ilości takie, jakie mój organizm potrzebuje w danym momencie. Natomiast to jest tylko dla smaku, ale tu faktycznie śniadanie, obiad, kolację można potraktować zieloną żywność jako pełnoprawne śniadanie, pełnoprawny obiad i kolację. I tym samym, co się dzieje? Chudniemy. Po prostu tracimy na wadze. I po prostu zaczynamy się lepiej czuć. I po prostu odchodzą od nas toksyny. Nie tylko toksyny, które mamy w organizmie, ale też toksyczni ludzie. Wiecie dlaczego? Bo nie mogą znieść, że my mamy dobry humor, że my się nie obrażamy, że my nie obrażamy innych ludzi, nie przestajemy ich opiniować i oceniać, dlatego że zajmujemy się swoim życiem i swoją pasją, swoimi pasjami i spełniamy swoje marzenia. Zamiast zajmować się cudzym życiem i obgadywać wszystkich dookoła. Gdzie jesteś? Jestem. No ty tak super to opowiadałaś, że ja nie chciałem ci zatrzymywać, ale chcę cię teraz zatrzymać, bo musimy też powiedzieć o chlorelli,
że to nie jest chlorella chlorelli nierówna, prawda? Tak, to prawda. Ja wiem, ja też bardzo dużo używałem chlorelli, ale kupowanie czegokolwiek w tej chwili to już jest artyzm, witamin, suplementów, bo jest tak dużo chłamu, tak dużo śmieci w tym, że trzeba wiedzieć, co się robi. Dużo chlorelli Prawda. sprzedawanych z nie wiadomo jakich źródeł pochodzi z Chin, z bardzo złych warunków, gdzie tam oni w stawach to hodują, zanieczyszczonych, potem suszą i to sprzedają, także tam jest mnóstwo metali, pełno brudów, prawda? Tak. Trzeba znaleźć dobre źródło, takie, które ma super chlorella. Ja wiem, że są firmy, które w tej chwili nie znajdę tego, nie będę szukał, ale są firmy, które produkują sztucznie chlorelle w zamkniętych takich akwenach, czy też nawet w rurach, nie? Gdzie tam Tak, to prawda. nie dochodzi nic, słońce tylko i nie ma żadnych zanieczyszczeń z zewnątrz, więc trzeba szukać teraz wysokojakościowych produktów, a nie aby tam chlorelle kupić na jakimś eBayu czy na Allegro i nie wiadomo skąd ona pochodzi. I tu masz rację, wiesz co? I teraz dotknęliśmy naprawdę najważniejszego tematu. Dlatego, że chlorella, główną funkcją, w ogóle czym jest chlorella? Chlorella jest algą słodkowodną, jest jednokomórkowcem, a więc w jednej komórce zawiera wszystko, co potrzebne jest do życia, jej, do życia. Dodatkowo rozmnaża się czterokrotnie w ciągu jednej nocy. I teraz, jeżeli ona ma taką funkcję, poprzez czynnik wzrostu CGF, czyli chlorella growth factor, to jest taki czynnik wzrostu, który, jeżeli wydobędzie się ze środka chlorelli i dostanie do naszego organizmu, spowoduje, że nasze komórki będą regenerowały się po prostu kilkukrotnie szybciej i będziemy szybciej zdrowi po prostu. Natomiast chlorella, jej główną funkcją jest oczyszczanie zbiorników wodnych. Jeżeli dostanie się do naszego zbiornika wodnego, jakim jest nasze ciało, to zacznie oczyszczać go z toksyn, z metali ciężkich, z toksyn polekowych, z pestycydów, nawet z toksyn popromiennych. Więc chlorella ma ogromnie ważną funkcję oczyszczania. Tylko tak jak wspomniałeś właśnie, jakość jest najważniejsza, dlatego żeby chlorella spełniała funkcję oczyszczającą nasz organizm, sama musi być czysta. I jeżeli kupimy chlorellę, która jest naturalnie odławiana z jeziora, no to wiadomo, że naturalnie ona z tego jeziora ściągnęła wszystkie toksyny i te toksyny są po prostu w niej. Więc taka chlorella dla nas będzie bardzo szkodliwa. Może się okazać, że ona te toksyny wypuści w środku w nas. Taka moja znajoma miała swój sklep ze zdrową żywnością i stwierdziła, że ta chlorella, którą ja używam, jest za droga, i ona kupi u siebie w sklepie ze zdrową żywnością chlorellę. Tak też zrobiła. No i 3 dni później wylądowała w szpitalu z zatruciem rtęcią. Więc kochani, naprawdę ważne jest, żeby producent przedstawił Wam certyfikaty na czystość od metali ciężkich, przede wszystkim ołów, kadm i rtęci. To są najbardziej niebezpieczne metale ciężkie, które chlorella może gromadzić w sobie, a potem w nas wypuścić. Natomiast jeżeli chlorella sama jest czysta, to ona tą funkcję ściągania toksyn, no, uruchamia w nas. I teraz wszystkie to paskudztwo, co my jemy, co pijemy, co palimy, co przyjmujemy, te wszystkie kosmetyki, słuchajcie, takie chemiczne, te płyny do prania i tak dalej, to wszystko po prostu wchodzi nam przez skórę. Wiadomo, że przez skórę jest w stanie bardzo dużo się wchłonąć, więc jakoś to musimy z tego organizmu usunąć. Nasze organizmy mają funkcję samousuwania toksyn, ale jeżeli wiecie, jeżeli macie jedną pralkę i pierzecie w tej pralce rzeczy swojej rodziny, czy powiedzmy 4 osób, to jest okej, okay, ona da radę, ale jeżeli przyjdzie do was cały blok, który ma 10 pięter i 1500 mieszkań w środku, i zaczniecie prać te wszystkie rzeczy w jednej pralce, to ta pralka wysiądzie. I tak samo jest z naszą wątrobą, z naszymi wewnętrznymi narządami, które oczyszczają nas nerkami i tak dalej. Za dużo toksyn obciąża za bardzo wątrobę, nerki, trzustkę, śledzione i po prostu one zaczynają chorować. Dlatego musimy się oczyszczać czystą chlorellą pyrenoidozą. A jeszcze jedno, dlaczego pyrenoidoza sorokiniana? Najczęściej na rynku zobaczycie chlorelę vulgaris. Vulgaris nie jest złą chlorelą, z tym, że jest to odmiana chloreli, która po prostu jest sprzedawana dla zwierząt. I zwierzęta karmi się chlorelą vulgaris. To jest vulgaris, znaczy zwyczajna. Więc ona po prostu, ta odmiana jest po prostu mniej
mniej dobra dla ludzi, tak? Czyli bardziej dla zwierząt się ją stosuje niż dla ludzi, bo jest też dużo tańsza. Więc można też na rynku spotkać właśnie chlorelę vulgaris, czyli zwyczajną. Ale lepsza jest dla nas Prenoidoza sorokiniana. Aniu, a możesz nam powiedzieć, podać jakieś przykłady swoich podopiecznych, nie będę mówił pacjentów, bo nie można, Nie, ale nawet nie mam pacjentów. No nie, właśnie, tak od razu brzydko brzmi, swoich podopiecznych, czy ludzi, którzy się z tobą zetknęli i właśnie twoją wiedzę użyli do tego, żeby żyć lepiej, zdrowiej. Czy masz jakieś przykłady, którzy pozbyli się tych nieuleczalnych chorób, które istnieją na świecie? Słuchajcie, tych przykładów jest tyle, że ja w tej mojej książce to kilkadziesiąt stron poświęciłam na przykłady wyzdrowienia z różnych chorób. Ale ja wam tylko pokażę, nie wiem, czy to będzie widać tutaj do kamery, może jest widać, albo może nie. O kurczę, tutaj jest na tej Trochę. strony bardziej. Tak, to widzimy, Ale nie to za są bardzo jakieś widać nogi, tak? pewnie, To są nie? nogi To są jakieś, tak? nogi. Słuchajcie, tutaj nie będzie tego widać. To widać na książce. To są nogi, faktycznie. To są stopy tak naprawdę pewnego pana, który miał bardzo zaawansowaną łuszczycę. Ta łuszczyca dotknęła go naprawdę w takim stopniu, że już gość nie mógł chodzić, nie mógł w ogóle żyć normalnie. I wyobraźcie sobie, że on tu opisuje swoją całą historię, jak dzięki zielonej żywności zaczął leczyć się z cukrzycy, tylko z łuszczycy. Cukrzyca zresztą też tutaj są opisane przypadki cukrzycy, nawet raka żołądka, więc za chwilkę wam o tym powiem. I ta łuszczyca wysiękowa, bo to są różne rodzaje łuszczycy, dopadła też jedną z pań, panią Patrycję, która, słuchajcie, jak wysłała mi zdjęcia swoje, tej swojej łuszczycy, ja sobie pomyślałam, Panie Boże, czy to jest w ogóle możliwe, żeby człowiek z czymś takim żył? Ta pani miała tą łuszczycę wszędzie, słuchajcie, w ustach, w pochwie, wszędzie, po prostu wszędzie. Ona nie mogła w ogóle chodzić, ona tak cierpiała. I słuchajcie, wysyłała mi swoje zdjęcia co 10 dni. I zobaczycie te zdjęcia w tej książce. To jest niewyobrażalne, jak zaczęła jej ta łuszczyca schodzić i jak zaczęły się leczyć te jej ręce, nogi. To ja jej jeszcze poleciłam, ponieważ zielona żywność nie tylko wewnętrznie działa, ale głównie wewnętrznie, ale też działa zewnętrznie. Także ona robiła sobie okłady z chloreli zmieszanej z wodą albo zmieszanej właśnie z jęczmieniem i nakładała na te rany. I wiadomo, przecież to nie jest nic nowego, to nie jest żadna nowość, że chlorofil leczy ran. Pamiętacie, jak babcia kazała, jak się wywróciliście i babcia kazała zerwać babkę i przyłożyć, bramkę, tak? no i przyłożyć tę babkę. A dlaczego? Bo ona ma po prostu chlorofil. No i teraz ten chlorofil po prostu leczy rany, więc łuszczyca jak najbardziej schodzi po prostu po zielonej żywności. Tutaj mamy też przypadki anemii, astmy oczywiście, mamy przypadki COVID-a, nawet mamy przypadek tutaj, bo ja na tą książkę napisałam w zeszłym roku. Ona teraz dopiero została wydana właśnie w czerwcu, bo to jest długi proces wydawniczy. Natomiast zespół złego wchłaniania, endometrioza, to akurat ja miałam endometriozę, to straszna rzecz, powiem wam w następnym odcinku. Przeziębienia, układ migrena, stres, alergia, usuwanie toksyn, borelioza. Kochani, tutaj jest nowotwór żołądka, słuchajcie, w tym nowotwór mózgu. No to są naprawdę takie rzeczy. Tu ludzie opisują po prostu, moi klienci, tacy jak wy właśnie, którzy wysyłacie mi w mailach, co wam się po zielonej żywności poprawiło, to taki właśnie ci moi klienci są tu po prostu, w tej książce. I oni no, oczywiście zgodzili się na to, żeby udostępnić ich doświadczenia, ale to jest taka radość po prostu, kiedy możemy pomóc innym ludziom. To sobie nie wyobrażacie. Ja myślę, że to jest sens całego życia, kiedy widzicie, kiedy sami jesteście zdrowi i widzicie, że ludzie zdrowieją wokół was dzięki temu, co robicie. I bo naturalnym stanem człowieka jest stan zdrowia, a nie stan choroby. Aniu, dzisiaj naprawdę mamy wspaniałych ludzi na czacie i uzupełniają nas jak tylko mogą. Paweł Ingielewicz pisze, no, powiedziałaś o witaminie W, prawda? Czyli wiedza. Także mówi, że istnieje witamina S, czyli świadomość. Właśnie. Ach, to S, bo już mi się S z czymś innym skojarzyło. Aha, nie. Świadomość. Mamy też mnóstwo pytań pomocy, gdzie kupić te produkty, gdzie można kupić te produkty. Także my potem o tym powiemy, prawda? Ty powiesz o tym, ale może jak już jesteśmy w tej chwili
przy trawie, to może ja Przy pokażę świadomości. A przy. mnie się bardzo podobała ta świadomość, Andy, wiesz? Dlatego, że my możemy kilka odcinków zrobić i tam odpowiem wam na wszystkie pytania. Ale świadomość, ja wam powiem, jak to wygląda. Wiecie, gdzie jest grasica? Jak aktywujemy grasicę, tu gdzie jest mój niebieski wisiorek, tak? To jest po prostu grasica tutaj. I jak ty aktywujemy tą grasicę poprzez pukanie się w nią, to zaczynają się dziać cuda. I po prostu grasica, która jest pobudzona do działania, ona powoduje, że nasza odporność staje się coraz większa. Ale nasza odporność nie będzie wysoka, dopóki nie będziemy mieć wysokiej świadomości. I teraz, wracając do soku z trawy i chlorelli, to są dwie rośliny. Ja je nazywam święte rośliny, dlatego że to są rośliny, które dzięki wyciąganiu metali ciężkich z mózgu, leczeniu szyszynki, odblokowaniu szyszynki, pozwalają na to, żeby ta szyszynka po prostu wzrastała, żeby ona nie była zwapniona. I dzięki temu otwiera się nam świadomość i my zaczynamy tak naprawdę sami świecić, ale zaczynamy rozumieć, po prostu zaczynamy widzieć prawdę. Jeżeli tak jest, bo tak się naprawdę dzieje, bo tak jak mówię, mam tysiące ludzi, którzy po prostu, wiecie, przyszli do mnie z głowy, czyli na przykład chcę schudnąć, co mam zrobić, żebym schudła? Dobra, okej, zrobisz to, dawkowanie takie, ale ja wiedziałam, co się potem stanie. Ale potem człowiek zaczyna nabierać tej świadomości, czyli po prostu odblokowują mu się te wszystkie funkcje, które miał kiedyś, dawno temu, i one są nam przyrodzone, i zaczyna po prostu myśleć jasno, zaczyna widzieć więcej, zaczyna w ogóle myśleć i zaczyna widzieć prawdę. I odkrywa tą prawdę, i świadomość wzrasta. A jeżeli wzrasta świadomość, no to już człowiek wie, co zrobić, a czego nie robić, żeby nie był niewolnikiem systemu, albo żeby miał tą świadomość, która pozwoli mu żyć w zdrowiu, ale bez służby choroby. Bo już nie wiem, jak to nazwać, co my tutaj mamy. Aniu, mamy Monikę Cichocką na czacie. Pozdrawiamy Monikę. Czy ty wiesz, że Pozdrawiam myśmy serdecznie. zrobili tam 4 czy 5-godzinny program z Moniką na temat właśnie szyszynki i jej ważności w naszym życiu? Także szyszynka, nie możemy tego tematu pominąć. Jest bardzo ważna, jest bardzo ważna, szczególnie w tym czasie, kiedy właśnie nasza świadomość się rozszerza i łączy nas z tą wyższą boską duchowością. Ale ja muszę wam zdradzić taką malutką tajemnicę, bo ja za nią rozmawiałem już często, ostatnio rozmawiamy często i my nie tylko możemy rozmawiać na temat chlorelli i chlorofilu, ale Ania naprawdę jest wysoko uduchowioną istotą. I może kiedyś też przyjdziemy na takie tematy. Ale na Ja razie bardzo chętnie. tak. Bardzo Zostańmy. chętnie, bo to są tematy takie, które bardzo mnie fascynują od 2012 roku, kiedy wydarzyło się w moim życiu coś, co zmieniło moje życie na zawsze. Ale myślę, że w którymś odcinku na pewno o tym powiemy. Właśnie. Ja sądzę, że przyszedł czas, żeby pokazać twój kanał YouTube i jakie masz tam filmy. Więc jak chcecie zobaczyć Ani kanał, no to Anna Mazurczyk na YouTubie i od razu znajdziecie. Dlaczego ludzie nie jedzą trawy? Raport z pola jęczmienia. O czym jest ten film? Ten filmik jest właśnie wytłumaczeniem tego, bo słuchajcie, ja mieszkam na wsi, bo ja uciekłam z miasta na wieś. I po prostu jestem na polu z jęczmieniem, widzicie? Tutaj niedaleko sąsiedzi mają po prostu jęczmień, ale niestety oni sypią ten jęczmień pestycydami. No i co się dzieje? No, ja wam mówię, dokładnie pokazuję wam, co zrobić z trawą jęczmienną. Ale dlaczego też opowiadam, dlaczego ludzie nie jedzą trawy? Co się dzieje w naszym organizmie, kiedy zjemy trawę? No i że ta trawa naprawdę musi być czysta i to pole naprawdę musi być zaopiekowane. Także to jest krótki filmik, niedługi filmik, zrobiony w tym roku na wiosnę i naprawdę chyba w tym roku, a nie w poprzednim. Ja już nie wiem, bo wiecie co? Dla mnie czas w ogóle nie istnieje. Nie wiem, jaki jest dzień, nie wiem, jaki jest tydzień, ani miesiąc, po prostu je rok. My żyjemy tu i teraz, na teraz. Oczywiście kalendarz mam zapełniony, a na szczęście jest kalendarz. A tutaj w tym filmie opowiadam właśnie o tym, jak to się dzieje, że tylko wyciśnięty sok z trawy jęczmiennej jest dla nas zdrowotny.
Dobrze. Czekaj, znajdę następny film. Tutaj mamy film, który mówi: sprawdzamy poziom zakwaszenia organizmu. Tak, tutaj ledwo wstałam, bo to wiecie, po prostu na czczo trzeba robić badania swojego moczu, czy jest zakwaszony, czy nie jest zakwaszony. I po prostu wzięłam papierki lakmusowe i sprawdziłam zakwaszenie mojego moczu i wyszły mi wyniki, ale nie puszczaj całego, żeby Państwo sobie oglądali te wyniki, czy mi Okej, wyszły dobrze, dobrze. wyniki z moczu mojego będziecie tam mieć. Bardzo ciekawe. Ale przez to, że ja już tak długo po prostu jem zielonki, chciałam sprawdzić, czy mój organizm jest zakwaszony, czy jest niezakwaszony. Sami to możecie też zrobić. Zróbcie to teraz, 3 miesiące po piciu zielonek i 6 miesięcy po piciu zielonek. Zobaczycie, jak się zmienia. I możecie też odwiedzić stronę Ani, czystejedzenie.eu. I tutaj jest też link do książki. Czy twoją książkę można tutaj kupić na stronie, czy gdzie indziej? W ogóle tak, nie mam sklepu internetowego, więc książkę możemy kupić poprzez e-mail. I proszę Państwa, można napisać do mnie maila i ja tam w tym mailu po prostu mówię wszystko, co i jak to wygląda z zakupem książki. Można oczywiście kupić za przelewem, można za pobraniem i tak dalej, są takie różne możliwości. Natomiast ta książka jest w formie e-booka, dostępna w internecie, ale jak ktoś lubi papier i po prostu trzymać książkę w ręce, i wiecie, co ja robię zawsze? Ja biorę tą książkę albo jakąśkolwiek inną, jaką po prostu wyczuję na dany dzień i ja ją otwieram losowo na jakiejś stronie i czytam po prostu coś, co dzisiejszy dzień będzie dotyczyło. Otworzyła mi się w ogóle jakość i jakość zaczyna się już w głowach producentów i ich etycznym podejściu, a później w ziemi, w wodzie używanej do zasilania, a dopiero na kolejnym etapie sprawdzana może być w laboratorium. I słuchajcie, otwieracie po prostu na jakiejś stronie i macie coś, z czego możecie korzystać cały dzień. To mi się najbardziej podoba, to była taka moja zabawa od dzieciństwa. Brałam książkę i otwierałam na stronie, która później mi przepowiadała przyszłość tego dnia. I tu faktycznie na tej stronie, co tam pokazałeś, no tą książkę można kupić w formie e-booka albo przez e-mail u mnie po prostu. Ja wysyłam z dedykacją. Jeżeli chcecie, mogę Wam po prostu napisać imienną dedykację. Także warto nawet wysłać maila i dostaniecie ode mnie książkę z dedykacją. Aniu, Książka w ogóle. ja muszę cię skontaktować z moim przyjacielem Zygim z Teksasu. On ci zrobi sklep internetowy w 3 sekundy. O, Ty, proszę. ty. Tak, Zygi. Oczywiście. Zygi jest naprawdę super w tym. On potrafi to zrobić. Także ty oglądałaś mnie z Zygim? Wiesz, kto to jest Zygi z Teksasu? Tak, wiem, znam was wszystkich. Niektórych już znam bardzo osobiście, także już ich jeździmy razem na imprezy. Tylko ty po prostu jesteś za daleko, no i nic na to nie poradzę. No to za, no nie, kilka tysięcy kilometrów trochę za daleko, ale po Polsce my tutaj jeździmy na różne festiwale, spotykamy się razem. Ostatnio też mieliśmy takie właśnie spotkanie, gdzie było kilka właśnie osób, między innymi Zygfryd Ciupka też był i mogliśmy spędzić 3 dni, wspaniałe dni razem. Wiem, przysyłałeś mi zdjęcia, to było na jakimś, w jakimś takim gospodarstwie. Tak. Także no super, super. A pozdrowiłaś go ode mnie? Pozdrowiłam wszystkich od ciebie, przeczytałam naszą korespondencję, także wszystkich pozdrawiam, a nawet wysłałam ci film, w którym całe grono ludzi pozdrawia ciebie. Po prostu nagraliśmy taki filmik i wysłałam ci ten filmik, jak my wszyscy pozdrawiamy ciebie. Także cieszę się, że w tym środowisku nie ma jakiejś konkurencji, rozumiecie, o co chodzi, tak? Że wszyscy działamy dla jednego wspólnego dobra i że nie ma hejtu, że nie ma podkopywania sobie, podkładania kłód pod nogi, że nie ma po prostu jakichś takich nieporozumień czy jakichś, wiecie, konfliktów, dlatego że nie ma sensu, dlatego że wszyscy gramy do jednej bramki. Nie ma sensu, żebyśmy się po prostu kopali po łydkach. Dlatego cieszę się, że wszyscy są tak zgrani i że większość z nas jest tym samym. Nie, że nie jesteśmy sfrikowani, nie jesteśmy wariatami. No, po prostu chcemy mieć dla siebie i dla naszych rodzin normalne życie. Normalne w zdrowiu, żeby nikt nie czyhał na nas. W każdym sklepie po prostu, na każdej półce czyha na nas choroba. Słuchajcie, to nie jest normalne. Żebyśmy mieli czyste pożywienie, czystą wodę, żebyśmy mogli po prostu mieć czyste myśli, żebyśmy mogli kochać, żebyśmy mieli otwarte serca, żebyśmy mogli czuć i żebyśmy mogli używać naszej intuicji. Ostatecznie, żebyśmy się mogli teleportować, ale to już jest powiedzmy daleko, daleko
daleko posunięte, ale taka jest prawda. No, jesteśmy po prostu istotami wyjątkowymi. Stwarzamy różne rzeczy, więc jesteśmy twórcami, więc stwórzmy sobie zdrowe życie, pełne obfitości. Zresztą, Powiedziałaś. jak tam pokażesz warsztaty właśnie, które ostatnio robiłam, wpadłam na genialny pomysł, że będę robić warsztaty odchudzające, ale tylko na odchudzaniu się nie skończyło. Zaraz Oczywiście muszę. dziewczyny traciły wagę na tych warsztatach. Warsztaty były 5-dniowe i 3-dniowe, 4-dniowe. No ale te warsztaty są za krótkie, ja muszę robić następne warsztaty, będą 5-dni i one będą w grudniu. Natomiast te, które teraz były, jakbyś puścił to na stronie, to powiem wam, że naprawdę jedliśmy tylko i wyłącznie zieloną, żywą żywność, czyli sok z trawy i chlorelle, plus malutkie ilości warzyw i owoców surowych albo podgotowanych lekko, bo to wiadomo, że niektóre warzywa po prostu muszą być lekko na parze podgotowane, żeby się lepiej wchłaniały. I kochani, byliśmy w takim hotelu, który zajmuje się ajurwedą. To jest taki ajurwedyjski hotel. Tam były też masaże ajurwedyjskie na tych naszych warsztatach. Robiliśmy tak, tylko muzyczkę możesz tam ściszyć Tak, tak, faktycznie. tak. To jest baciata. Wiecie co, uczyliśmy się też tańczyć baciata, więc ruszaliśmy je naszymi jelitami. Więc cała po prostu grupa ludzi. No, nie może być więcej niż 10 osób na takich warsztatach. Dlatego, że my się tam naprawdę zaprzyjaźniamy, relacje swoje budujemy, więc tam czasami łzy płyną, jak to komuś po prostu się coś przypomni i to, co się uwalnia. No i widzicie, tak wyglądają nasze warsztaty. Warsztaty, wykłady o zielonej żywności, na których po prostu wszyscy się relaksują. Tak w szkole powinno być. Wiecie co? Wiecie, jak jest fajnie wtedy? Kiedy po prostu, bo ten filmik on ma tam chyba dosyć długo, tam ma 10 minut czy ileś, wiesz, po prostu. A i tutaj inhalujemy się wodorem molekularnym, który bardzo mocno odkwasza organizm. Więc na tych warsztatach też mamy tutaj, jakby w tym wszystkim, mamy inhalację wodorem Jaka molekularnym, wspaniała a rano okolica. yoga. Wspaniała okolica też. Okolica przepiękna, to jest Czorsztyn koło Niedzicy, więc w górach polskich. Naprawdę przepiękne widoki, przepiękna pogoda, świeże powietrze. Rano mamy zawsze jogę, słuchajcie, o 7:30, tak jak widzicie właśnie tutaj na obrazku. I takie nasze warsztaty odbywają się raz na sezon, czyli wiosna, lato, jesień, zima. I następne warsztaty będą w grudniu i będziemy je spędzać w termach, gorących termach wody siarkowej, tylko i wyłącznie wody zdrowej, żadne tam chlorowane paskudstwo, tylko zdrowa woda. No i będziemy jeździć na biegówkach, biegać na biegówkach, będziemy też tańczyć baciatę. I tak jak tu na tych naszych, jak przesuniesz troszkę do przodu, tak jeszcze dużo do przodu, a widzicie, tam jedliśmy też. No, było różnych, dużo ciekawych rzeczy. Na przykład jeździmy na rowerach elektrycznych na wycieczki, chodzimy w Nordic Walking, chodzimy w góry, mamy też tam ruiny zamku. Do przodu możesz troszkę jeszcze właśnie przesunąć. A mieliśmy też, widzicie, tutaj jest taka dziewczyna, która się nazywa Agnieszka Ziębińska i ona robi ustawienia Hellingera, zajmuje się biologią totalną, więc ona też jest zaproszona do mnie na warsztaty i robi wykłady z biologii totalnej i jeżeli ktoś chce, to ustawienia Hellingera. No i widzicie, jak to wygląda? Tak wygląda nasze śniadanie. Zielona żywność i warzywka i owoce. Koniec, kropka. Nie ma słodyczy, nie ma kawy, nie ma. Po prostu przez 5 dni jemy tylko i wyłącznie zieloną żywność. I słuchajcie, naprawdę można schudnąć na tym. Tu się wszyscy dziwili, że mamy ognisko bez kiełbasek. Także. No i takie jedzonko mamy. Więc samo dobro dla naszych oczu. No ale jesteśmy naprawdę pojedzone, więc możemy jeździć na te wszystkie wycieczki z pełnymi komórkami, nie brzuchami. No to jest nasza cała grupa, która była teraz w sierpniu, a na końcu jak przesuniesz już tak na koniec, to tam właśnie są zajęcia z baciaty, a o tutaj właśnie tu. Możesz zostawić, tam filmik jest też taki, tu są zdjęć. I za chwilkę się pokażę, jak właśnie uczymy się tańczyć baciaty. No baciata akurat jest prosta, ma prosty krok. A dziewczyny były bardzo zdyscyplinowane. Pięknie im to wychodziło. Pięknie. No i robię też pokaz baciaty, ponieważ ja jestem instruktorem baciaty w ogóle. Więc robimy też z moim partnerem do tańca, robimy też pokaz baciaty, jak to wygląda w parach. Natomiast tutaj była baciata ladies. No bo było, wszystkie panie były na zajęciach. A masz mężczyzn na swoich zajęciach? Tak, jeżeli są mężczyźni na warsztatach,
No to ich bierzemy też w obroty. Natomiast na tych warsztatach były tylko same panie, no to zrobiłyśmy baciatelei. I tak to, kochani, wygląda na tych naszych warsztatach. Także dobrze się bawimy, ruszamy jelitami. Nie ma to tamto, nie ma siedzenia. No ale jest też moment taki, w którym po prostu idziemy tam na saunę, idziemy na spa, idziemy na basen, do jacuzzi i po prostu się relaksujemy. Koncert gongów będzie następnym razem, także naprawdę, naprawdę będzie super. Dziewczyny trochę speszone takie to były, no bo wiadomo, nie? Pierwsze zajęcia. Ale tym razem zrobimy sobie codziennie zajęcia z baciaty, bo tak to były tylko jednorazowe. Natomiast od grudnia będziemy robić codziennie zajęcia z baciaty. Także naprawdę... Ja nie mogę, bo już mnie normalnie bierze do tańca, jak słyszę tą muzykę. Tak to wygląda. Także kochani, to już można w sumie wyłączyć, bo zapraszam was oczywiście na takie warsztaty. Tam po prostu jest fajnie i tyle. Niektórzy ludzie chcą z dziećmi w ogóle przyjeżdżać, ale wiecie, to nie, dla małych dzieci to nie jest dobre, bo tam uruchamiają się po przeoczyszczeniu pewne mechanizmy. I w następnym odcinku, może bo już jest naprawdę późno, ale może w następnym odcinku opowiemy sobie o dawkowaniu zielonej żywności i opowiemy sobie o tym, jakie są skutki uboczne jedzenia zielonej żywności i dla kogo zielona żywność jest dobra. Czy mogą ją jeść kobiety w ciąży, No przy właśnie. jakich chorobach trzeba jeść zieloną żywność albo nie wolno. Ja po prostu myślę, że w następnym odcinku warto, żebyśmy opowiedzieli o tym. A Państwa chyba prosimy o to właśnie, żebyście Państwo w komentarzach pisali swoje pytania, to ja bardzo chętnie na Wasze pytania wszystkie odpowiem. To mnie najbardziej kręci. Aniu, ja chciałem właśnie na koniec zapytać, czy są jakieś przeciwwskazania, czy są jakieś skutki uboczne jedzenia zielonek, ale ty już odpowiedziałaś, że w następnym odcinku o tym będziemy mówić, więc nie będę tego tematu dalej ciągnął, ale obiecaliśmy na początku, że trochę poodpowiadamy na czacie. Masz jeszcze kilka minut, czy już jesteś zmęczona i chcesz kończyć? Moja melatonina się zatrzymała, ponieważ mam tutaj taką wielką lampę, co mi świeci prosto w oczy, więc moja melatonina będzie musiała się później wytworzyć. Mamy kilka pytań, tak wybrałem je. Janina Fachenstock. Rozpoczęłam picie zielonek i chciałabym odstawić hormony na niedoczynność tarczycy. Proszę Anię o poradę, czy jest to możliwe i jak należy postępować z piciem zielonek. Serdecznie dziękuję. Oczywiście. Więc na pewno będziemy o tym mówić w następnym odcinku przy schorzeniach, jak po prostu powinno się brać zieloną żywność. Tylko wspomnę tak, specjalnie dla pani tutaj i dla wszystkich, którzy mają problemy hormonalne. Pierwsza rzecz, nigdy samodzielnie nie odstawiamy żadnych tabletek, które bierzemy już długi czas albo krótki czas, a są to silne tabletki. Zawsze robimy to w porozumieniu z lekarzem. Ja wiem, jacy są lekarze niektórzy, że oni nie są obudzeni, że oni wam każą odstawić zieloną żywność, a nie odstawiać tabletek. Ale może się zdarzyć, że jak zrobią badania, to zobaczą, że się te badania, że wyniki są lepsze i lepsze i lepsze. I teraz mądry lekarz, albo nawet wy możecie takiego lekarza poprosić, nie powiedzieć mu, proszę sprawdzić wyniki badań sprzed 3 miesięcy i teraz, albo sprzed pół roku i proszę o zmniejszenie dawki, jeżeli jest to możliwe. I lekarz powinien, mądry lekarz powinien zmniejszyć dawkę hormonów. Prawdopodobnie bierze pani takie lekarstwa, które są po prostu na, no właśnie na niedoczynność, czy na nadczynność tarczycy, ale też są to lekarstwa bardzo silne. Niektórzy chcą odstawiać to na własną rękę. Nie radzę, dlatego że organizm może doznać za dużego szoku. Ja Państwu powiem, że ja na sobie sprawdziłam to. Ja miałam endometriozę, ja dostałam bardzo silne lekarstwa na tą endometriozę, ale wcześniej, zanim miałam endometriozę, brałam tabletki hormonalne i powiem Wam, że odstawienie ich spowodowało tą endometriozę. Dlatego że organizm kobiety, jak dostaje środki hormonalne, jak dostaje hormony kobiece z zewnątrz, to on sam przestaje produkować te hormony. I teraz jeżeli my zabierzemy hormony, które podajemy z zewnątrz, nagle to organizm jest w totalnym szoku, bo on nie ma żadnych hormonów, ani tych sztucznych z zewnątrz, ani nie produkuje tych naszych naturalnych hormonów. W związku z tym my musimy dać czas naszemu organizmowi, żeby on zaczął produkować swoje własne hormony, żebyśmy mogli odstawić te hormony sztuczne. I to jest czasami między pół roku a 2 lata, w zależności od tego, jakie są schorzenia, jak długo bierzemy właśnie ten Eutyrox czy jakieś inne tabletki, które są
tak naprawdę przepisywane przez lekarzy do końca życia, że mamy je jeść do końca życia. A to jest wcale nieprawda, dlatego że my możemy po prostu wcześniej wyzdrowieć, a nie zasilać kasę po prostu pewnym firmom. Także naprawdę tutaj indywidualne dawkowanie, jeżeli my mamy kontakt, czy ktoś ode mnie ma z panią kontakt, to ustalać indywidualne dawkowanie i zawsze co 3 miesiące robić badania i sprawdzać, jak nasze hormony pracują, nasze naturalne, i do lekarza. Lekarz powinien zmniejszyć dawkę utyroksu czy innych tam tych leków hormonalnych, i mądrzy lekarze tak zrobią. Proszę ich naciskać nawet, żeby po prostu sprawdzali to, tak? Jak wyniki się poprawiają. Lucyna Kwiatek. Czy w czasie odrobaczania Sanarisem należy robić lewatywy w celu usuwania odchodów padłych pasożytów? O, super, to jest super pomysł, to jest świetny pomysł. A najlepiej robić lewatywę jęczmieniem, sokiem z trawy jęczmiennej. Ja wiem, że robi się lewatywy kawą zieloną i tak dalej. Są takie różne możliwości, szarym mydłem, no naprawdę różne są możliwości. Natomiast jak już leczymy nasze jelita od tej strony, wiecie, od tej strony, to można je też leczyć od drugiej strony. Więc jak najbardziej sok z trawy jęczmiennej, nie chlorelle, ale sok z trawy jęczmiennej, lewatywę z takiego soku, rozcieńczenie pół łyżeczki na 1 litr wody i robimy lewatywę. Oczywiście te pasożyty zostaną szybciej usunięte, nasz organizm nie będzie się męczył i nie dojdzie do zatrucia organizmu. Ale jeżeli ktoś nie chce robić lewatywy, to nie jest to konieczne. Ale zawsze przyspiesza oczyszczenie. Czekaj, miałem tu jeszcze kilka pytań. O, właśnie, bo nie powiedzieliśmy o tym. Gdzie taką chlorellę znaleźć? Potrzebuję pilnie. Tak pisze Carlos Pożyczki. Okej. Dobrze, pożyczki się chyba przydadzą, dlatego że powiem wam tak, coś co jest jakościowe, no to nie może być bardzo tanie, ale nigdy nie można powiedzieć, czy to jest tanie, czy drogie, dlatego że ja zaoszczędzam miesięcznie na jedzeniu 600 zł miesięcznie, dlatego że nie kupuję tego paskudnego jedzenia, dlatego że nie potrzebuję go jeść. I teraz sprawa jest taka. Ja najczęściej, najchętniej daję po prostu dostęp do producenta i kupujcie sobie Państwo sami u producenta. Ale musicie mieć swojego doradcę, który Was będzie prowadził przy całej terapii zieloną żywnością, dlatego że chlorella, nie możemy jej zjeść od razu 20 sztuk, ani 60, ani 120, jak zrobiła kiedyś taka moja jedna ukochana, będę ją nazywać podopieczna, która po prostu tak się zajawiła na chlorelę, że zjadła od razu 60 sztuk. Oczywiście dostała najpierw biegunki, potem zaparcia. Po prostu miała takie przeboje w ruchu, ale dlatego, że to jest za szybko. Każdy ma odpowiednie dawkowanie dla siebie i dlatego potrzebny jest doradca, ponieważ przy pewnych schorzeniach chloreli nie bierzemy, przy pewnych schorzeniach bierzemy jej mniej, przy pewnych więcej. Wiecie, i to trzeba monitorować, co miesiąc, co 3 miesiące trzeba to monitorować. Także ja Wam dam dostęp do doradców, będziecie sobie mogli z nimi po prostu, oni będą Waszymi opiekunami. Także napiszcie do mnie na mail, ten mail to jest albo kontakt.czystejedzenie@gmail.com, albo czystejedzenie@gmail.com. Tak jak strona internetowa, czyste jedzenie. Ja myślę, że tam napiszemy, tam gdzieś pod spodem. Tak? Jest, pod ja już to zrobiłem, już to jest, ja już to napisałem. Już zrobiłeś, już jest. Tak. Także zobaczcie Państwo sobie pod programem, macie maila, napiszcie maila. Jak napiszecie maila, dostaniecie takiego doradcę, opiekuna i po prostu taki opiekun będzie się Wami opiekował. Najczęściej to są sami kochani ludzie, którzy naprawdę rozumieją, bo sami jedzą i piją bardzo długi czas zieloną żywność. Adrianna Grace, kiedy następne warsztaty? Interesuje mnie spożywanie zielonek podczas ciąży. O, właśnie. Przy ciąży to jest, wiecie, to jest jeden z niewielu produktów, które znam, gdzie nie ma napisane na pudełku ani na ulotce, że nie wolno stosować w czasie ciąży i że trzeba się kontaktować z lekarzem. Nie, to jest żywe, funkcjonalne pożywienie. I teraz nie to, że nie wiadomo, czy można, ale trzeba podczas ciąży jeść i jęczmień, i chlorelle. Przede wszystkim pierwsze co, zaczynamy przygotowywać się 2 lata przed ciążą. Ale dobra, jak już jest za późno, jesteśmy w ciąży, no to jak najszybciej żywa żywność, czyli sok trawy jęczmiennej, chlorella, dlatego że myślę, że dobrze by było zrobić odcinek o ciąży, to jest super pomysł, dlatego że tam jest dużo informacji, ponieważ prawie 70% toksyn przechodzi przez łożysko do dziecka. Więc my powinniśmy po prostu usuwać te toksyny, zanim one dostaną się do dziecka. Na bieżąco
i te złogi toksynowe, które są po prostu w nas z poprzednich lat. No bo jeżeli gromadzimy przez tyle lat te toksyny, one są w jakiejś części usuwane, ale w innej części zostają. Niepotrzebne, żeby one się do dziecka dostały. Dziecko powinno się urodzić zdrowe i zdrowo żyć, bez żadnych alergii, bez żadnych chorób. Natomiast mama też powinna przy tym być zdrowa i silna, i mieć siłę na te wszystkie rzeczy, które ją czekają już po porodzie. Także tutaj w ciąży jak najbardziej można jeść i pić. Jakie ilości, to już indywidualnie i to wtedy do doradcy. Agnieszka Sobczyk, jakieś namiary, chętnie skorzystam z grudniowych warsztatów. Ja jestem na Twojej Ach, stronie. warsztaty. Ja jestem na Dobrze, Twojej warsztaty już stronie wam powiem. i nie mogę znaleźć. Tu są jakieś informacje na temat No, warsztatów? przepraszam, nie ma jeszcze na tej A, stronie a. warsztatów. Jejkusiu, dobrze, poprawię się. Jutro na stronie będą warsztaty. Natomiast bardzo proszę pisać do mnie na mail. Może też tego maila tam umieścisz pod filmem. Mail jest warsztatyczorsztyn, razem pisane, warsztatyczorsztyn@gmail.com. Dobrze, umieszczę, umieszczę. Tak, A... także to jest, jeszcze sobie tylko coś sprawdzę. Kochani, żebyśmy, warsztaty Czorsztyn, dokładnie, warsztatyczorsztyn@gmail.com. Kochani, kto pierwszy, ten lepszy, bo już mam 6 miejsc zajętych, a tylko 10 możemy mieć. Ale to nic, bo będziemy robić na wiosnę, znowu w lecie, znowu ten, także naprawdę, a może będę robić częściej. Na razie sobie założyłam, bo to jest duży wydatek energetyczny też dla mnie, bo jestem tam z wami cały czas. Ale słuchajcie, co mamy jeszcze? Na tych warsztatach mamy jeszcze wykłady i warsztaty ze spełniania marzeń, ponieważ ja się zajmuję tą profesją spełniania marzeń, dlatego że sama spełniłam swoje marzenia. Ja po prostu potrafię to zrobić i dlatego pomagam innym, jak to zrobić. Więc naprawdę tam się dzieją fajne rzeczy. I później będziemy robić w czerwcu, będziemy robić zlot tych warsztatów Przebudzenie do Zdrowia i wszyscy tam przebudzeni prowadzą. Ci, którzy na tych warsztatach byli, oczywiście. Także Andy, też jesteś zaproszony na zlot nasz. Dobrze. Zlot mądrych ludzi. Aniu, tak jak widzisz, chyba wycisnąłem z ciebie trochę wiedzy, ale myślę, że nawet więcej niż wiedzy, bo powiedziałaś nam o wiele więcej o sobie niż ja przypuszczałem. Ja cię też poznaję cały czas i naprawdę jesteś wspaniałą, świetlistą istotą i dziękuję ci, że dołączyłaś do mnie. Czy chcesz jeszcze jedno pytanie na koniec, czy już będziemy kończyć? Dobra, ostatnie pytanie na koniec, a już możecie więcej pytań na następny raz. Właśnie. Najlepiej to w komentarzach. Iwona Pawłowska. Choroba Hashimoto, a zielonki. Okej. No to jest to choroba hormonalna oczywiście, spowodowana oczywiście złym funkcjonowaniem tarczycy. Najlepiej tarczycy w ogóle nie wycinać. Da się ją naprawić, nie wycinać. Natomiast odstęp między zieloną żywnością, jęczmieniem i chlorellą, a tabletkami hormonalnymi powinien odnosić 2 godziny. I to jest ważne, dlatego że tabletki hormonalne niestety dziewczyny biorą też jako antykoncepcję. Więc jeżeli zjedzą antykoncepcję razem z jęczmieniem i chlorellą, może się okazać, że się urodzi jednak zielone dziecko. Więc odstęp między lekarstwami a zieloną żywnością, zwłaszcza chlorellą, bo jęczmień nie ma takich tutaj perturbacji w ogóle z jakimikolwiek lekarstwami. Natomiast chlorella ściąga toksyny, więc ona ściąga też toksyny te polekowe, które my zjadamy z lekarstwami. W związku z tym 2 godziny odstępu między hormonami a chlorellą, godzina odstępu między jakimikolwiek innymi lekarstwami a chlorellą. Czyli jak najbardziej przy Hashimoto można jeść zieloną żywność, no i ta zielona żywność nas po prostu wyleczy. A nie, doprowadzi nas do samoleczenia, bo nasze Właśnie. organizmy mają funkcję samoleczenia. Aniu, to dzisiaj będziemy się już żegnać. 2 godziny. Życzę ci miłego snu i żeby ta melatonina zaczęła już działać na ciebie. U mnie jeszcze trochę Tak. czasu mi zostało, ale też ją niedługo uruchomię. Ja za mało śpię. Ja za mało śpię, też muszę zacząć dłużej spać. Ale to tak jest, no, że czasami w życiu trzeba działać, trzeba iść do przodu. No i my działamy. I to, co powiedziałaś tam w pewnym momencie, że w tym nowym świecie, który tworzymy, my nie konkurujemy, nie podkładamy sobie żadnych tam jakichś kłód pod nogi, tylko współdziałamy, pomagamy i rozpowszechniamy wiedzę
ile się tylko da, żebyśmy byli szczęśliwi i zdrowi do końca naszego życia tutaj na Ziemi, w tej inkarnacji. Tak jest. Tak jest. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Tobie. Dziękuję Ci za zaproszenie. Ja tylko życzę wszystkim wszystkiego najzdrowszego. Jeszcze ktoś mi tam mówił, nie ma takiego czegoś jak wszystkiego najzdrowszego, ale właśnie, że jest. I to Państwu i Tobie też, Andy, życzę. Dobrej nocki. Tak, dziękuję Ci. Dziękuję wszystkim ludziom na czacie, no i wszystkim, którzy nas oglądali i będą oglądać. Trzymajcie się. Dziękujemy, pa.